Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, nazywam się Andrzej Słodki i serdecznie Państwa witam na wydarzeniu Interreg 2021-2027. Możliwości współpracy ponad granicami. Cieszę się, że możemy spotkać się w tak licznym gronie, a spotykamy się na platformie online. Nasze wydarzenie również transmitowane jest na stronie ewt.gov.pl, jak również w kanale YouTube Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, który jest organizatorem dzisiejszego wydarzenia. Spotkanie nagrywamy, więc wkrótce udostępnimy je również na wspomnianych stronach. Również przez cały czas są z nami tłumacze polskiego języka migowego, jak również na ekranach będą wyświetlały się napisy, aby zapewnić maksymalnie dostępność tego wydarzenia. Na początku posłuchajmy wystąpienia pana Jacka Żalka, sekretarza stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, który skierował do nas kilka słów powitania. Szanowni Państwo, witam na dzisiejszym spotkaniu szczególnie beneficjentów programów Interreg, przedstawicieli samorządów lokalnych, euroregionów, instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców. Cieszę się z obecności przedstawicieli Komisji Europejskiej. Dziękuję za udział beneficjentom, którzy podczas dzisiejszego spotkania podzielą się swoimi doświadczeniami. Szanowni Państwo, spotykamy się dzisiaj, gdyż kończymy dotychczasową edycję programów Interreg. Jednocześnie jesteśmy u progu kolejnej edycji. Chcemy rozpocząć wdrażanie programów w przyszłym roku. W nowym okresie będzie można skorzystać z oferty 12 programów Interreg, wśród których 5 zarządzanych jest przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Wsparcie będzie można uzyskać na projekty z zakresu ochrony środowiska, transgranicznej mobilności, kultury i turystyki, edukacji, ochrony zdrowia, badań i rozwoju, współpracy instytucji i obywateli, konkurencyjności przedsiębiorstw. Zachęcam Państwa do zapoznania się z propozycjami nowych programów Interreg i do ubiegania się o środki. Życzę Państwu ciekawego i owocnego spotkania. Mam nadzieję, że doświadczenia, którymi podzielą się z nami nasi beneficjenci, będą Państwa inspirować. A teraz oddaję głos pani Agnieszce Gintoft-Dziewałtowskiej, zastępcy dyrektora Departamentu Współpracy Terytorialnej w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Proszę, Agnieszka. Dziękuję, Andrzeju. Witam Państwa bardzo serdecznie w imieniu swoim, jak również pana dyrektora Rafała Balińskiego, dyrektora Departamentu Współpracy Terytorialnej, który niestety z przyczyn osobistych nie mógł dzisiaj uczestniczyć w naszym wydarzeniu. Witam Państwa także w imieniu moich koleżanek i kolegów z Departamentu Współpracy Terytorialnej. Nazwa naszego ministerstwa dość często się zmienia, ale wielu z nas pracuje w tym temacie interregowym od bardzo wielu lat. Niektórzy z nas nawet od programów przedakcesyjnych FARE. Łączymy się dzisiaj z Warszawy, ale tak naprawdę jesteśmy z Państwem na co dzień w obszarach przygranicznych, w każdym międzynarodowym przedsięwzięciu. Czujemy się odpowiedzialni za wszystkie programy, w których Państwo uczestniczą i cieszymy się z Państwa osiągnięć. Przygotowując co 7 lat nowe programy Interreg, zawsze zadajemy sobie to pytanie. Co jest potrzebne mieszkańcom pogranicza? Co jest potrzebne instytucjom polskim? W jakich tematach mogą współpracować partnerzy w ramach i poza Unią Europejską? Co sprzyja integracji europejskiej? Odpowiedzi na te pytania nie szukamy sami, lecz we współpracy z naszymi partnerami zagranicznymi, z partnerami, kolegami, koleżankami z regionów, z euroregionów, z ekspertami, z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego, podmiotów społecznych i gospodarczych. Wspólnie wypracowane pomysły konsultujemy szeroko ze wszystkimi, którzy są tą tematyką zainteresowani. Staramy się też upraszczać procedury, czynić je jak najmniej skomplikowanymi, a staramy się usprawnić poszczególne procesy oceny, wyboru, rozliczania i kontroli projektów.
Szanowni Państwo, beneficjenci programów Interreg, cenimy Państwa inwencje, nowatorstwo, pomysłowość, pracowitość i zaangażowanie. Te wszystkie cechy będą doskonale widoczne w trakcie rozmów z dzisiaj zaproszonymi beneficjentami, którzy opowiedzą o swoich przygodach w ramach Interregu. Tak jak powiedział pan minister, chcielibyśmy się dzisiaj spotkać z państwem, aby symbolicznie otworzyć nową perspektywę programów Interreg. Nieco więcej o nowych programach powiemy w drugiej części naszego wydarzenia. Mam nadzieję, że jesteście państwo po tej drugiej stronie kabla, łączy, bo my tutaj z Andrzejem nikogo nie widzimy, ale mam nadzieję, że państwo wytrwają z nami do końca. Zapraszam do obejrzenia tego, co na dzisiaj przygotowaliśmy. Bądźcie państwo z nami. Andrzeju, oddaję głos. Dziękuję bardzo, Agnieszko. Proszę państwa, teraz co przed nami? W pierwszej części poznamy przykładowe 4 projekty właśnie z kończącej się edycji programów Interreg. Będą to bardzo ciekawe projekty. Mamy nadzieję, że one zainspirują państwa do tego, żeby podejmować kolejne ciekawe wyzwania projektowe. W drugiej części, tak jak powiedziała Agnieszka, skupimy się bardziej na programach, które właśnie będą już dostępne w kolejnej perspektywie finansowej. A przed nami również ciekawostki, atrakcje dla państwa. Przygotowaliśmy na przykład quiz. To będą 3 pytania, 3 zwycięzców. Quiz będzie towarzyszył nam przez jakby całe wydarzenie. Również teraz mamy dla państwa specjalny film przygotowany z okazji jakby 30-lecia programów Interreg, które funkcjonują już od właśnie tylu lat w całej Europie, a od 17 lat w Polsce. Zapraszam państwa do obejrzenia tego filmu. Tylko kilka słów z wstępu z mojej strony. To jest 5 historii, 5 prawdziwych historii osób, które albo korzystają z efektów projektów, albo też uczestniczą w realizacji tychże projektów. Film uchwycił tylko niewielki fragment tego, co oferują programy Interreg. To są przecież setki projektów, jak nie tysiące. Więc to jest fragment tego, jakie dziedziny życia są jakby w centrum uwagi w projektach Interreg. Ale przekonajcie się państwo sami. Poproszę o materiał filmowy. Jesteśmy w symbolicznym miejscu, gdzie jeszcze 15 lat temu było przejście graniczne, a dziś funkcjonuje centrum rekreacyjno-turystyczne, gdzie spotykają się turyści z Polski i z Niemiec. Projekt Przygoda z Nysą był największym przedsięwzięciem, w jakim brałem udział. W ramach projektu wykonano ponad 100 km tras rowerowych, szlaków konnych oraz szlaków wodnych. Chcemy zapraszać tutaj nowych gości, chcemy, aby poznawali nasz region, nasze walory turystyczne, aby mogli tutaj przyjeżdżać i spędzać czas jeżdżąc na rowerze. Und ich muss sagen, es ist immer wieder eine tolle Erfahrung, weil man unterwegs viele Leute treffen kann, nicht nur aus Deutschland, sondern auch aus Polen und Tschechien, die sich mit dem Fahrrad ans Meer fahren. Man kann sich kennenlernen, man sieht einige super tolle Sachen, Landschaften, von daher ist das immer wieder ein Erlebnis. Po raz pierwszy do Cieszyna na festiwal kino na granicy pojechałem mając 14 lat i przez kolejne 15 lat, za wyjątkiem roku, w którym pisałem maturę, odwiedzałem Cieszyn. Dziś żyjemy w takich czasach i mamy to szczęście, że możemy spokojnie spotkać się i razem z Czechami podyskutować o tym, co nas łączy, o filmach, które są pokazywane właśnie na festiwalu. Ja sam na festiwalu już była několikrát jako dobrowolnice. Je to vlastně už u nás taková rodinná tradice, protože táta je organizačním ředitelem na české straně. Jestem naukowcem, pracuję w interdyscyplinarnym zespole. Jest z nami oceanolog, chemik, inżynier i mikrobiolog. Razem z 16 jednostkami z Polski, Niemiec, Szwecji i Litwy przeciwdziałamy zanieczyszczeniom środowiska związanym z emisją farmaceutyków. The Baltic Sea is our common good. We have to and we want to take care about. So rising awareness in society and informing about how pharmaceuticals affect the water quality is very important. Społeczeństwa nauczyły się korzystać z farmaceutyków i nie zmienimy tego. To efekt postępu. Naszym zadaniem jest eliminacja tych pozostałości,
aby nie wywierały negatywnego wpływu na ekosystemy wodne. Stworzenie takiego miejsca jak bydgoska pracownia Makerspace było możliwe dzięki współpracy Bydgoszczy z innymi miastami Europy Środkowej w ramach projektu z programu Interreg. Rewitalizacja obiektu przy ulicy Jezuickiej przynosi wiele korzyści mieszkańcom Bydgoszczy. Pozwala na realizację własnych kreatywnych projektów pod okiem doświadczonych rzemieślników. Partnerzy z Polski, Włoch, Chorwacji, Czech, Niemiec, Słowenii i Węgier wspólnie opracowali modelowe rozwiązania, jak wykorzystać opuszczone budynki na potrzeby sektora kultury i kreatywnych przemysłów. Nie jest ważne, do kogo należy ten czy tamten horyzont. Góry są przestrzenią otwartą dla wszystkich, również dla współpracy międzynarodowej. Góry to nasz żywioł, jesteśmy ratownikami Grupy Bieszczadzkiej GOPR. Współpracujemy z ratownikami z Ukrainy i chcemy wspólnie dbać o bezpieczeństwo w naszych górach. Mamy сьогодні непогану погоду, в горах багато туристів. Filmy to coś, co łączy nas ponad granicami, co pozwala nam mówić o najtrudniejszych sprawach, czasem nawet w innych językach i pomimo dzielących nas różnic. Zaangażowałem się w ten projekt, wierząc, że nie chodzi tutaj tylko o sport, ale o to, aby stworzyć coś wspólnego na pograniczu polsko-niemieckim. Za moimi plecami mamy obiekt, który będzie służył celom szkoleniowym i koordynacyjnym. Po stronie ukraińskiej powstaje obiekt dla ratowników z Ukrainy w Sławsku, który będzie służył jako dyżurka. W ramach projektu zakupiliśmy również bezzałogowe statki powietrzne, które służą nam do poszukiwania osób zaginionych. Wierzę, że świadome społeczeństwo i zaawansowane technologie to nasza wspólna strategia, aby ochronić zasoby wody. Dzięki programom unijnym mamy możliwość realizacji naszych zadań, które bez tego wsparcia byłyby niemożliwe do wykonania. Już od 30 lat programy Interreg wspierają współpracę i integrację ludzi ponad granicami. Interreg. Współpraca bez granic. Proszę Państwa, jak się przekonaliśmy, kluczem do sukcesu w programach Interreg jest współpraca. Organizacje, które funkcjonują na dwóch stronach granicy, nie tylko na wewnętrznych, również na zewnętrznych granicach Unii Europejskiej, dzięki bogatej ofercie Interreg mogą realizować wspólne działania w wielu różnych dziedzinach życia. Te wspólne osiągnięcia, wspólne właśnie rezultaty bardzo jednoczą społeczności, które właśnie funkcjonują w regionach przygranicznych. Dzisiaj są wśród nas przyszli beneficjenci, mamy nadzieję, przyszli wnioskodawcy. Chcemy ich zainspirować właśnie do tego, aby bazować na doświadczeniach już realizowanych projektów. Tak jak powiedziałem, dzisiaj mamy okazję poznać bliżej, na żywo. Łączymy się z 4 projektami i będziemy Państwu prezentować przykładowe, modelowe właśnie projekty z 4 dziedzin, które będą również istotne w przyszłej perspektywie finansowej. Pierwsza z nich to jest komplementarność, kapitalizacja, łącznie środowisko, innowacyjność oraz dostępność. Zanim jednak połączymy się z pierwszym beneficjentem, pierwsza część naszego quizu. Aby udzielić, proszę Państwa, odpowiedzi na pierwsze pytanie, które dotyczyć będzie właśnie obejrzanego filmu Interreg 30 lat razem, należy w nowym oknie przeglądarki wpisać adres www.ahaslides.com/interrego1, wyświetlany na właśnie slajdzie. Widzicie Państwo ten adres na wyświetlanym slajdzie. Prosimy o to, żeby go wpisać do przeglądarki. Następnie trzeba podać imię i nazwisko, zatwierdzić, zagłosować właśnie na właściwą odpowiedź, na A, B lub C. Następnie prosimy o zamknięcie okna przeglądarki. Podkreślam, że tylko jedna odpowiedź jest poprawna i wygrywa ta osoba, która najszybciej udzieli prawidłowej odpowiedzi na to pytanie. A pytanie brzmi: jaki rodzaj sportów można było zobaczyć w filmie Interreg 30 lat razem? Czekamy na poprawne odpowiedzi. Ogłoszenie zwycięzcy nastąpi w dalszej części naszego spotkania, a do quizu jeszcze wrócimy.
Także prosimy o uważne śledzenie wszystkich informacji przekazywanych dzisiaj podczas prezentacji. Warto nas śledzić, oglądać dalej. Powtarzam pytanie. Jaki rodzaj sportów można było zobaczyć w filmie Interreg 30 lat razem? Jeszcze chwilę czekamy. A do quizu jeszcze wrócimy. Jeszcze przed nami kolejne pytania. I już przechodzimy do bloku poświęconego projektom realizowanym jeszcze w tej kończącej się edycji Interreg. Już teraz zachęcam Państwa do tego, aby zadawać pytania. Pytania, które dotyczyć właśnie będą prezentowanych projektów. Aby takie pytanie zadać, należy skorzystać z okienka Zadaj pytanie. To okienko widzicie Państwo na formularzu umieszczonym pod transmisją naszego wydarzenia. Prosimy o zaznaczenie prelegenta, beneficjenta, do którego to pytanie będzie przez Państwa kierowane. A zaczynamy od projektu InKone 60, Inland Blue Transport Connector E60 z programu Interreg Południowy Bałtyk, który właśnie znakomicie się wpisuje w takie hasła jak kapitalizacja i komplementarność. Kapitalizacja, czyli kapitał doświadczeń, wypracowane rozwiązania, które mogą prezentować nie tylko w programach Interreg, również w innych inicjatywach finansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Kapitał, czyli dobre praktyki, czymś, czym można się dzielić i można również finansować z innych źródeł. Przykładowe właśnie pomysłowe i ciekawe i wartościowe inicjatywy. Komplementarność, czyli proszę Państwa możliwość łączenia pojedynczych efektów w większą całość. Przykładowo, jeśli powstaje trasa rowerowa, szlak wokół Tatr, a następnie z programu regionalnego ten system tras jest rozbudowywany, idzie w głąb samego regionu, to jest właśnie dobry przykład komplementarności, czyli nie mamy pojedynczych, punktowych, wyspowych efektów, tylko jest pewien system, jest pewien pomysł na to, jak mają funkcjonować projekty, które mają dbać po prostu o efektywne wydatkowanie funduszy unijnych. Zanim połączymy się z beneficjentem, zapraszam Państwa do obejrzenia filmu, który wprowadzi nas w tematykę tego właśnie projektu. Poproszę o materiał o pierwszym projekcie. Razem z partnerami projektu InKone 60 postawiliśmy sobie za cel opracowanie rozwiązań, które pozwolą usprawnić połączenia między lokalnymi i regionalnymi portami w regionie Południowego Bałtyku i Morza Północnego oraz wykorzystać je do transportu ładunków. Ponadto pokazaliśmy korzyści z przesunięcia transportu ładunków z lądu na morze, w tym pozytywny wpływ takich rozwiązań na środowisko naturalne. W projekcie opracowaliśmy pierwszy w regionie Południowego Bałtyku symulator transportu. Symulator służy do obliczenia kosztów transportu i kosztów zewnętrznych, takich jak wypadki, hałas, zanieczyszczenia, koszty klimatyczne czy koszty zniszczenia siedlisk. Określa on i porównuje wydatki na transport ładunków drogą wodną E60 i drogą lądową. Narzędzie wykazuje, że morski transport jest efektywniejszy niż lądowy. Dodatkowo, aby poszerzyć obszar badawczy, podjęliśmy współpracę z projektem Dual Port z programu Interreg Morze Północne. Razem mamy zamiar realnie wpłynąć na rozwój żeglugi morskiej bliskiego zasięgu, czyli transportu ładunków pomiędzy portami położonymi w granicach Europy. Pilotażowy rejs, który zorganizowaliśmy na trasie Worlingborg-Stepnica-Kołobrzeg, wykazał, że morski transport jest tańszy i bardziej ekologiczny niż transport samochodowy. Dzięki organizacji rejsu mogliśmy dostosować parametry symulatora transportu i poszerzyć jego funkcjonalności. Przy okazji tego wydarzenia odbyły się liczne spotkania. Powstała też sieć kontaktów i liczymy, że dzięki nim uda się stworzyć nowe połączenia między lokalnymi i regionalnymi portami. Współpracę mamy wpisaną w DNA naszego projektu. Współdziałamy nie tylko z innymi przedsięwzięciami programu Interreg Południowy Bałtyk, ale także z wcześniej wspomnianym programem Interreg Morze Północne oraz programem Horyzont 2020.
Przykładem takiej współpracy jest projekt EGIS z programu Horyzont 2020, w którym również powstaje symulator transportu. Jednak w przypadku tego narzędzia partnerzy projektu kładą nacisk na rozwój statków autonomicznych, czyli bezzałogowych. Dzięki naszym wspólnym działaniom powstają dwa odrębne, ale jednocześnie komplementarne narzędzia, które pokazują możliwości ożywienia ekologicznej, innowacyjnej żeglugi morskiej bliskiego zasięgu. Rozwiązania przyjęte w projekcie Incone 60 posłużą w projekcie Epicenter z programu Horyzont 2020. Zostaną one wzbogacone o możliwości, jakie oferują sztuczna inteligencja, automatyzacja oraz innowacyjne technologie wprowadzane dodatkowo na obszar Morza Arktycznego. Wartością dodaną projektu Incone 60 będą również wspólne działania z rządem Flandrii. Będziemy dążyć do tego, aby przygotować zestaw rozwiązań, które pozytywnie wpłyną na rozwój gospodarki morskiej i wzmocnią rolę żeglugi morskiej bliskiego zasięgu oraz regionalnych portów morskich w europejskiej sieci transportowej. Na partnerstwo naszego projektu składa się szeroka sieć podmiotów z Polski, Litwy, Belgii i Danii, a także z Rosji i Niemiec. Zaproszenie do niego przyjęły instytucje badawcze, które posiadają wiedzę i doświadczenie we współpracy międzynarodowej, transporcie morskim, rozwoju portów morskich oraz modelowaniu transportu. Co więcej, współpracują z nami także eksperci z dziedziny ochrony środowiska, którzy czuwają nad tym, aby model przepływu ładunków był jak najbardziej ekologiczny. Projekt Incone 60 zrealizowaliśmy dzięki środkom z programu Interreg Południowy Bałtyk. Dziękujemy za ten materiał, bardzo ciekawy. No, projekt naturalnie wpływa do nas dzisiaj, do wydarzenia i wpływa też naturalnie na poprawę jakości środowiska, a my już łączymy się z panem Rafałem Kobą z Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Dzień dobry, panie Rafale. Czy się widzimy, czy się słyszymy? Dzień dobry, widzę doskonale i słyszę. Witamy serdecznie, panie Rafale. Dziękujemy za tę ciekawą prezentację, przygotowaną przez państwa prezentację projektu. Gratulujemy wszystkim partnerom tak ciekawej inicjatywy, imponujących osiągnięć. I cieszymy się, że mamy dzisiaj możliwość spotkania się z panem online. I już pierwsze pytanie. Wszyscy tutaj jesteśmy właśnie ciekawi, co powstało, co było pierwsze? Czy partnerstwo, czy pomysł na projekt? Jak on się właśnie narodził, ów pomysł na taki właśnie projekt? Zdecydowanie pierwszy był pomysł. Opór nad transportem morskim, nad rozwojem małych portów morskich pracujemy już od wielu lat w Instytucie Morskim. To nie jest nic nowego, wiele projektów o tym było również w Interregu. Tak. Więc na pewno był pierwszy pomysł, rozwijaliśmy go przez lata, również w mniejszych takich projektach Sigmany, również w południowym Bałtyku. No i na podstawie tego pomysłu stworzyliśmy całą specyfikację, wszystkie zadania, wszystkie nasze plany i to, co chcemy osiągnąć. I na tej podstawie szukaliśmy partnerów z odpowiednim zapleczem technicznym i osobowym przede wszystkim. I bardzo zależało nam tutaj na takim podejściu wielosektorowym, żeby to nie było partnerstwo stworzone wyłącznie na przykład z instytucji naukowych albo tylko z portów. Postaraliśmy się tutaj połączyć i jednostki naukowo-badawcze, i uniwersytety, i porty, i również stowarzyszenia, które zajmują się propagowaniem i rozprzestrzenianiem informacji o portach. Więc tak, zdecydowanie pierwszy pomysł, a później partnerstwo. Bardzo dziękuję. Właśnie państwa, dzięki państwu stworzone zostało partnerstwo o bardzo szerokim zasięgu. Złożone właśnie z wielu różnych instytucji i można powiedzieć też z przedstawicieli różnych instytucji zajmujących się tematykami zbieżnymi, ale jednak z troszeczkę z innych jakby właśnie dziedzin dotyczących tego problemu. Jaki właśnie jest państwa sposób na dobrą współpracę w projektach Interreg? Jeżeli chodzi o współpracę między partnerami, czy też między programami, między państwami, to przede wszystkim jako pierwsi musimy wyjść z inicjatywą. Pierwsi musimy pokazać, że coś jest ciekawe, coś jest wartościowe i coś może przynieść
korzyść innym partnerom. I dlatego też nasz projekt rozpoczynał się w grupie 5 partnerów regularnych i 5 stowarzyszonych. Obecnie mamy 6 regularnych i 9 stowarzyszonych. Więc szliśmy tą drogą, że najpierw stworzyliśmy trzon tych partnerów, którzy będą prowadzili ten projekt. Później tworzyliśmy coś ciekawego, czyli te rejsy pilotażowe, symulator transportu i promowaliśmy to wszystko dzięki również ogromnemu wsparciu Sekretariatu Południowego Bałtyku. I poszerzaliśmy naszą sieć współpracy, sieć partnerstwa o dodatkowe instytucje. Szczególnie tutaj zależało nam na takich instytucjach, które mają również swoją szeroką sieć kontaktów, czyli tutaj poszerzyliśmy na przykład o Stowarzyszenie Portów Duńskich i również drugie stowarzyszenie Shipbrokers and Operators Association from z Danii. Również poszerzyliśmy o Port Hel. No i naszym bardzo wartościowym partnerem, który wcześniej był partnerem stowarzyszonym, obecnie jest partnerem regularnym. Udało nam się to po roku starań i dzięki temu nasze partnerstwo teraz jest na tyle silne, że możemy zrealizować nasze wszystkie zadania. Czyli tak jak powiedziałem, nie możemy najpierw oczekiwać czegoś od partnerów, od innych programów, od jakichkolwiek instytucji współpracujących. Najpierw musimy stworzyć coś ciekawego, coś, co przyniesie korzyść wszystkim innym i dopiero wtedy możemy z tym wyjść i zaproponować współpracę. No i akurat w naszym przypadku to się sprawdza, nie tylko jeżeli chodzi o nasz region, Południowego Bałtyku, ale również o Morze Północne i program Horyzont. Także idziemy znacznie szerzej niż region Południowego Bałtyku. Rozumiem. Bardzo, bardzo dziękujemy Panie Rafale. To faktycznie bardzo ciekawe spostrzeżenia, bardzo ciekawe doświadczenia z Państwa strony, które pokazuje, że właśnie najpierw musi być ten fundament, musi być pewna strategia, pewna wizja i zachęta dla kolejnych partnerów. Już teraz macie bardzo, bardzo takie konkretne i namacalne przykłady, że ta współpraca faktycznie może przynosić korzyści. Więc gratulujemy Państwu i Panie Rafale, bardzo dziękujemy za dzisiejsze Pana wystąpienie, że mógł Pan z nami dzisiaj tutaj być. Dziękujemy serdecznie i do zobaczenia, mam nadzieję, wkrótce. Dlatego, że proszę Państwa, przypominam, że możemy zadawać pytania naszym prelegentom, naszym beneficjentom. Jest właśnie taka możliwość i na te pytania odpowiemy po prezentacji wszystkich 4 projektów. A teraz przechodzimy już do kolejnej dziedziny, to będzie środowisko. I pokazujemy projekt o nazwie Dla pszczół. Transgraniczna współpraca na rzecz zachowania siedlisk pszczół i dzikich owadów zapylających z programu Interreg Polska-Saksonia. Dzięki dofinansowaniu z unijnych programów Interreg możemy właśnie chronić również środowisko. Jak wszyscy wiemy, zanieczyszczenia nie znają granic. Mamy też wyzwania związane ze zmianami klimatycznymi. I dlatego to oddziaływanie w regionach przygranicznych jest niezwykle istotne. W programach Interreg ochrona środowiska od zawsze była w centrum uwagi. Zobaczymy teraz efekty współpracy właśnie na przykładzie projektu na pograniczu polsko-saksońskim i poproszę o materiał dotyczący tego projektu. Pszczoła nie jedno ma imię, a pszczoła miodna to tylko jeden z tysięcy gatunków owadów, dzikich pszczół, trzmieli, motyli, którym zawdzięczamy kluczowe usługi ekosystemowe, na czele z zapylaniem roślin. Niestety, pszczoły i inne zapylacze na naszych oczach masowo wymierają. Główną przyczyną jest utrata siedlisk. Typowy krajobraz rolniczy z wielkoobszarowymi uprawami jednego typu rośliny i wszechobecnymi pestycydami, bez alej śródpolnych i miec, to krajobraz niegościnny i śmiertelnie niebezpieczny dla zapylaczy. W projekcie Dla pszczół razem z naszymi partnerami przeciwdziałamy tym zjawiskom i wdrażamy rozwiązania korzystne zarówno dla ludzi, jak i dla zapylaczy. Wir verschiedene Dinge machen. Wir wollen auf der einen Seite die Rahmenbedingungen für Insekten verbessern, indem wir zum Beispiel Bienen
Weiden anlegen, indem wir auf normal bewirtschaftete Wiesen uns Tipps geben lassen, wie man sie insektengerechter. Das Problem ist ja grenzübergreifend. Das betrifft ja nicht nur uns hier in Sachsen oder in Deutschland, sondern das geht weiter. Und deshalb ist eine Zusammenarbeit sehr, sehr wichtig. Dzięki środkom programu Interreg Polska-Saksonia utworzyliśmy po obu stronach granicy modelowe przestrzenie przyjazne dla zapylaczy. Zajęliśmy się nimi, nie tylko budując ule, ale nasadzając rośliny miododajne, 600 drzew, między innymi dużych drzew posadziliśmy, robiąc eksperymentalne łąki kwietne, edukując, informując, wspierając też pszczelarzy, edukatorów. Zaprojektowaliśmy wystawę, która odwiedzała gminy obszaru wsparcia razem z naszym programem otwartych warsztatów dla mieszkańców. To są kule nasienne, tak zwane bomby nasienne. Możesz zasiać łąkę w takich miejscach, w których normalnie byłoby ciężko roślinom wykiełkować, bo nie miałyby tak dużo wody. Działania dla zapylaczy najlepiej zacząć od dosłownie własnego ogródka. To idealne miejsce na bazę pokarmową i hotel dla owadów zapylających. Będą sobie mogły zamieszkać różne gatunki, od jakichś porobnic po różne złotooki. Ważna jest współpraca pomiędzy różnymi jednostkami, organizacjami pozarządowymi, szkołami, gminami. Zapraszamy do projektu gminy, które na swoim terenie mogą prowadzić nasadzenia, mogą prowadzić działania edukacyjne. W praktyce te działania prowadzimy właśnie ze szkołami, z aktywnymi nauczycielami, z domami kultury, z bibliotekami, z centrami edukacji ekologicznej. Do współpracy na rzecz zapylaczy zaprosiliśmy ekspertów, polskich i niemieckich naukowców oraz edukatorów. Udało nam się podtrzymać te cenne kontakty również podczas pandemii. Owocem pracy naszych ekspertek i ekspertów są dwujęzyczne materiały edukacyjne i informacyjne dostępne na stronie www.dlapszczół.org. Artykuły popularyzujące wiedzę o zapylaczach. Scenariusze zajęć edukacyjnych, rekomendacje dla gmin w zakresie działań ochronnych, a także webinaria i broszury do edukacji zdalnej oraz szkolenia dla nauczycieli, pszczelarzy i osób zarządzających terenami zielonymi. Dziękujemy za emisję tego nagrania, a my już mamy połączenie z panem Krzysztofem Smolnickim z Fundacji Ekologii z Wrocławia. Witamy serdecznie, panie Krzysztofie. Cieszymy się bardzo, że możemy pana gościć w naszym wirtualnym studio. Przez chwilkę widzieliśmy pana również na filmie, a teraz będziemy pana widzieć na żywo. Jak przed chwilą widzieliśmy, wiele można zdziałać razem dla ochrony przyrody. To są kwestie niezwykle istotne, które państwo poruszacie. Może oczywiste, ale świadomość jeszcze uważamy, że jest może zbyt niska, jeśli chodzi o te problemy, które państwo poruszyliście w tym projekcie. Ale właśnie można wiele zdziałać dzięki współpracy z partnerami z drugiej strony granicy. Jeśli widzimy się z panem Krzysztofem, bo tak, widzimy się. Tak, panie Krzysztofie, więc ja po jednej stronie mamy oczywiście Interreg, to środowisko projektowe i państwa oczywiście pomysły, problematyka, która jest niezwykle istotna. Więc jakie jest państwa zdaniem, jaka jest państwa zdaniem recepta na dobry projekt? Recepta, pomysł. No tak, to jest bardzo ważne, żeby ten projekt czemuś też służył, żeby on nie był tylko zrealizowaniem projektu i wykonaniem pewnych działań, tylko żebyśmy po prostu osiągnęli efekt, żeby on był trwały, żeby to się rozwijało. My często mówimy, że my poszukujemy pewnej dźwigni zmiany, ale zmiana właśnie, do czego ona ma prowadzić, to jest chyba to najistotniejsze, to dlaczego my się tym zajmujemy, to podstawowe wyzwanie, ta potrzeba działania jest chyba kluczem do sukcesu później projektu.
kluczem też do dobrej współpracy. Nasze to wyzwanie jest bardzo poważne, dlatego że zajęliśmy się pszczołami, ale nie tylko tymi pszczołami miodnymi, ale też tymi dzikimi zapylaczami, które są bardzo istotne, trzmielami i innymi gatunkami. Od nich zależy nasze przetrwanie w dużej mierze, dlatego że mało osób sobie zdawało wcześniej sprawę i być może w dalszym ciągu nawet widzowie nie zdają sobie sprawy, że 65% naszych upraw, warzyw, owoców, ziół zależy od zapylaczy. Wartość roczna pracy zapylaczy w Polsce to jest 4 miliardy złotych. Tak? Mieliśmy na pograniczu bardzo trudne lata i to nas zmotywowało do działania. W 2017 roku był kryzys, który spowodował, że populacja pszczoły miodnej spadła o 65% na terenie Kotliny Jeleniogórskiej na pograniczu z Niemcami, więc no to była to jakby nasza motywacja. No ale oczywiście to why, czyli to dlaczego zaczynamy, jest ważne, ale potem trzeba zrobić how i what, więc to istotą tego współdziałania było partnerstwo i to zarówno partnerstwo ponad granicami, jak i partnerstwo takie międzysektorowe, zaangażowanie, to też było w poprzednim projekcie dobrze pokazane. Partnerów ze świata nauki, myśmy zaangażowali liderów społecznych, samorządy, szkoły, jednostki edukacyjne i tak dalej, więc to partnerstwo nie tylko projektowe, ale też przedprojektowe. Czyli projekt trzeba dobrze przemyśleć, to trzeba dobrze zaplanować i dobrze to przegadać. Zajęło nam to sporo czasu, ale to jest dobrze zainwestowany czas. No i oczywiście świetnie zaplanowaliśmy, ale przyszła pandemia. Więc tutaj kolejny sposób na dobry projekt to jest to, że no musimy się też dopasowywać do rzeczywistości, inteligentnie reagować. Tutaj też dziękujemy sekretariatowi, który nam pomagał w tych trudnych sytuacjach. Myśmy po prostu zadania wszystkie zrealizowali trochę inaczej, ale równie skutecznie. Na przykład zamiast spotkań robiliśmy webinaria, bardzo interaktywne, w których pokazywaliśmy nie tylko wykłady, ale pokazaliśmy konkretnie, jak montować na przykład domy dla zapylaczy, więc to ewidentnie zadziałało. Wydaje mi się też istotne jest w projekcie, żebyśmy popatrzyli, że projekt to jest nie tylko moment rozpoczęcia i zakończenia, ale to jest też to coś, co jest przed nim, czyli ten etap dobrego planowania w partnerstwie z tymi różnymi, no akurat tutaj też z niemieckimi organizacjami. No a później to jest etap porealizacyjny, czyli na przykład elementem naszego projektu jest to, że my mamy rekomendacje dla gmin, które spowodują, że ta dźwignia zmiany została tutaj jakoś założona. To znaczy my nie tylko zrobiliśmy projekt, ale to, co zasialiśmy, no to się nam opyla. Myśmy na takie hasło wpadli, to się nam opyla po prostu, bo to jest ważne, nie tylko te pszczoły miodne, ale też te pszczoły dzikie. Dzisiaj mam koszulkę z taką pszczołą. Dla laika może wydaje się, że wygląda tak samo, ale to jest inny gatunek. Te wszystkie gatunki są dla nas bardzo ważne. Tak, bardzo, bardzo dziękuję panie Krzysztofie. To, co pan mówi, to jest jakby troszeczkę też miód na nasze serca, ponieważ właśnie są organizacje, które uświadamiają, prawda, nam, jak wiele zależy od tych najmniejszych istot, jak wiele zależy jakby nasze funkcjonowanie. Państwo na swojej stronie też umieszczacie jakby swoje dziedzictwo. Jesteście już od 30 lat, funkcjonujecie, więc kto jak nie taka organizacja może państwu właśnie służyć swoimi doświadczeniami. I no, gratulujemy państwu i jestem ciekaw, co pan odpowie jakby na to drugie pytanie, a które brzmi, czy państwo zamierzacie kontynuować współpracę z partnerami projektowymi w kolejnej perspektywie i może już macie na horyzoncie jakiś zakres działań właśnie, które chcecie razem podejmować. Tak, to znaczy faktycznie 30 lat działamy, dużo projektów, naprawdę dużo też międzynarodowych realizujemy, realizowaliśmy. Tu na tym pograniczu polsko-niemieckim mamy pomysł na kontynuowanie tych działań pszczelich, ale też kontynuowanie ich w formie nasadzania alej przydrożnych. Te aleje też z drzewami miododajnymi, takimi jak na przykład lipy, są nie tylko piękną ozdobą krajobrazu, no ale też są wielką wartością przyrodniczą. Też zadrzewienia zmniejszają skutki kryzysu klimatycznego, bo wpływają na zmniejszenie kwestii suszy na przykład, bo po prostu wiatry mniej wieją między polami i wtedy jest większa produkcja rolna też. Mało kto o tym wie, więc ten temat ewidentnie jest do poruszenia, tym bardziej, że mamy mocnych partnerów w tematach alejowych, też się drzewami, nie tylko pszczołami, ale drzewami się zajmujemy od wielu lat i mamy tutaj kompetencje. To można rozwinąć, nawet mamy piękne logo, które pokazuje
że te szlabany przygraniczne, które sobie możemy zamienić na drzewa, które po prostu nam wyrosną i te aleje ponad granicami, to jest pewien ten temat, który chcemy rozwijać. Powiem tak, że w tym projekcie przestrzeni wpadliśmy jeszcze na jeden ciekawy pomysł, to znaczy zaangażowaliśmy tam różne jednostki edukacyjne, takie centra edukacyjne w różnych tych mniejszych miejscowościach. Stwierdziliśmy, że jest potrzeba dzielenia się wiedzą, rozwoju kompetencji. Tutaj nasi partnerzy z Niemiec mają inne doświadczenia, my mamy inne i to można nie tylko jednostronnie, tylko dwustronnie rozwijać i można też stworzyć na po prostu taką sieć centrów edukacyjnych lokalnych, które wzajemnie mogą się wzmacniać, no, żeby tą wiedzę, umiejętności rozwijać, no jak akceptację do zmian, no bo mamy bardzo poważny problem kryzysu klimatycznego i coś z tym trzeba zrobić. Oczywiście jest to pogranicze trudne, Państwo pewnie wiecie, że mamy sytuację w Turowie bardzo zaognioną, my staramy się ją jakby trochę tonować i poszukiwać tutaj jakichś rozwiązań. Nie jest to łatwe, to jest na pewno też olbrzymie wyzwanie. To ten zakątek czesko-polsko-niemiecki w tej chwili jest gorącym tematem, ale ufamy, że to może to poskutkować po prostu spojrzeniem w przyszłość i poszukiwaniem pozytywnych rozwiązań. Będziemy się tym zajmować. No, pewnie nawet jakby nie było projektu, to i tak się tym będziemy zajmować, ale projekty są bardzo potrzebne, dlatego że to się nam po prostu opyla, ta współpraca się nam opyla, to jak tu pan powiedział, miód na serce, to jest dobre, to jest też dobre sformułowanie. Tutaj szukajmy dobrych, pozytywnych rozwiązań, starajmy się unikać sytuacji konfliktowych, jeśli bomby na pograniczu, to bomby kwiatowe, żeby nam ta bioróżnorodność rosła, ale też żeby to dawało radość, bo jeszcze była jedna rzecz, o której zapomniałem powiedzieć, co jest ważne w projekcie, żeby to nam dawało satysfakcję, żeby to nam dawało siły i energię do dalszego działania. I z tym pozytywnym przesłaniem tutaj chciałem pozdrowić wszystkich, również w sekretariacie Interreg Polska Saksonia. Bardzo dziękuję panie Krzysztofie za to bardzo ważne, myślę, wystąpienie i bardzo inspirujące dla naszych słuchaczy. Będziemy śledzić dalej państwa działania. Na chwilkę żegnam się z panem Krzysztofem. Zachęcam do zadawania oczywiście pytań naszym beneficjentom. A już teraz przechodzimy do prezentacji trzeciego projektu. I to będzie projekt, który będzie reprezentował dziedzinę innowacyjność. Innowacyjność, jak wiemy, jest przyszłością. Innowacyjność jest też często tematem właśnie w projektach Interreg. Warto czerpać z doświadczeń innych, warto tworzyć nowe rozwiązania w oparciu o te już istniejące. Czas chociażby pandemii pokazał, jak ważne jest podejście nowe do zmieniającej się rzeczywistości wokół nas. Nowe podejście, obranie nowego kierunku, odnalezienie nowego klucza do wyjścia z sytuacji, chociażby jakim właśnie był kryzys związany z COVID. Programy Interreg stawiają na nowatorskie rozwiązania, na badania naukowe również, na rozwój technologiczny, a także konkurencyjność przedsiębiorstw. I projektem, który chcemy pokazać, jest projekt o nazwie po angielsku brzmiącym Baltic SAT Apps Speeding Up Copernicus Innovation for the Baltic Sea Region Environment and Security z programu Interreg Region Morza Bałtyckiego. Poproszę o materiał dotyczący tego projektu. W ciągu ostatnich 30 lat dokonano niesamowitych postępów w zakresie obserwacji Ziemi z kosmosu. Dane z satelitów dostępne m.in. w europejskim programie Copernicus w połączeniu z innymi źródłami tworzą niezwykłe nowe możliwości dla biznesu. Projekt Baltic SATAP jest natomiast częścią międzynarodowego programu Interreg wspierającego rozwój i wykorzystanie nowych technologii zobrazowań satelitarnych w krajach nadbałtyckich. Celem projektu Baltic SATAP było przyspieszenie wprowadzenia na rynek usług opartych o dostęp i przetwarzanie danych satelitarnych w rejonie Morza Bałtyckiego poprzez wykorzystanie potrzeb i wyzwań społecznych oraz powstania nowych startupów. Rezultatem tego projektu jest udoskonalenie oraz rozpowszechnienie wiedzy o bezpłatnym dostępie do danych dostarczanych przez program Copernicus, a także zwiększenie świadomości popytu i innowacyjności w zakresie danych satelitarnych. Możemy pochwalić się opracowaniem m.in. przewodnika Data Information Kit, który jest pakietem informacyjnym mającym pomóc zainteresowanym w zrozumieniu danych obserwacji Ziemi.
programu Copernicus. Dokument przedstawia satelity Copernicus, dane i obszary zastosowań. Wiedza ta pogłębiona jest o przykłady wykorzystania danych oraz historię sukcesów pokazujące wdrożenie programu Copernicus. Dodatkowo opracowaliśmy szereg ćwiczeń, dzięki czemu każdy użytkownik krok po kroku samodzielnie przetwarza dane w darmowym oprogramowaniu. Najtrudniejszym etapem prac nad tym dokumentem było dobranie wartościowych treści w taki sposób, aby zainteresowały one jak najszersze grono odbiorców. Po liczbie pobrań dokumentu oraz nadesłanych zapytań śmiało stwierdzamy, że udało nam się osiągnąć zamierzony cel. Jednym z kluczowych elementów projektu Baltic Startups było zachęcenie nowych osób do wejścia w sektor kosmiczny i budowanie innowacyjnych rozwiązań w oparciu o dane satelitarne. Aby to osiągnąć, w Krakowskim Parku Technologicznym wraz z parkami z Estonii i z Finlandii opracowaliśmy i wdrożyliśmy program bazujący na danych projektu Copernicus. Ale wiedza techniczna to nie wszystko, aby osiągnąć sukces. Dlatego korzystając z naszego doświadczenia w inkubacji i akceleracji opracowaliśmy pilotażowy program łączący wiedzę techniczną, biznesową oraz wsparcie specjalistów i mentorów. Akceleracja została poprzedzona cyklem spotkań, warsztatów i hackathonów, które swoim zasięgiem dotarły do setek, jeżeli nie do tysięcy osób. Dzięki dużemu zaangażowaniu w projekt i komplementarnej wiedzy partnerów nie tylko zrealizowaliśmy zaplanowany cel, ale przekroczyliśmy liczbę uczestników, którzy odnieśli korzyści z projektu Baltic Startups. Relacje, znajomości i zaufanie, jakie zostały wypracowane między partnerami przez ostatnie 3 lata, już teraz owocują nowymi pomysłami na kolejne projekty. To wszystko nie mogło wydarzyć się bez programu Interreg. Cały projekt zakończył się pełnym sukcesem, nawet pomimo sytuacji związanej z COVID-19. Oczywiście wymusiło to na nas zmianę trybu nagrywania hackathonów na formę online, która jednak zaowocowała jeszcze większą dostępnością i zainteresowaniem ze strony uczestników. Szkolenia i warsztaty również przybrały formę zdalną, a konferencja podsumowująca i działania promocyjne przeniosły się do internetu z wykorzystaniem narzędzi social media. Nawiązana współpraca pozwoliła na przeprowadzenie dedykowanych komercyjnych szkoleń skrojonych specjalnie pod podmioty zamawiające. Udział w programie Interreg pozwolił na pogłębianie współpracy z partnerami projektu. Z jednym z partnerów został złożony, a co najważniejsze, pozyskany nowy projekt. Dlatego jeśli jeszcze zastanawiają się Państwo, czy warto aplikować o projekt w ramach programu Interreg, to my ze swojej strony serdecznie do tego namawiamy i zachęcamy. Dziękuję bardzo. Zobaczyliśmy ciekawe efekty projektów dzięki współpracy podjętej przez partnerów z kilku krajów. Jak widzimy, dzięki Interreg również powstają innowacyjne produkty, powstają produkty o potencjale komercyjnym, powstają nowe pomysły biznesowe. I już łączymy się z panem Radosławem Gurdakiem z Instytutu Geodezji i Kartografii z Warszawy, abyśmy mogli porozmawiać krótko o tym projekcie. Dzień dobry, panie Radosławie. Bardzo serdecznie witamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy może pan powiedzieć, ile startupów powstało i w jakim obszarze one jakby funkcjonują, jeśli chodzi o państwa aktywność w ramach tego projektu? Tak. W ramach prowadzonego projektu powstało łącznie ponad 20 startupów. Sporo oczywiście nie przetrwało fazy wdrożeniowej, co jest normalne w świecie startupów, zwłaszcza tych, które szukają nowych pomysłów z wykorzystaniem nowych technologii. Jednak teraz obecnie możemy pochwalić się, że 5 z tych firm cały czas działa i one działają w takich obszarach jak na przykład monitorowanie zanieczyszczenia powietrza w miastach, automatyzacja pracy dronów, wykrywanie pożarów w lasach, zarządzanie w firmach budowlanych, czy jedna z firm zajmuje się edukacją i szerzeniem tych pomysłów i technologii kosmicznych. Było też wiele innych zespołów startupowych z obiecującymi pomysłami biznesowymi w zakresie obserwacji Ziemi, ale nie chciały one przystąpić do dalszych prac. No to było związane między innymi ze względów na jakąś sytuację zawodową czy studencką. Ale możliwe jest, że niektóre z tych pomysłów biznesowych zostaną później wznowione lub wykorzystane jako podstawa dla nowych startupów, na przykład jako ułatwienia dla partnerów z parków naukowych i technologicznych w ich przyszłych działaniach.
Bardzo ciekawe informacje. Bardzo dziękujemy, panie Radosławie. Dane właśnie z obserwacji ziemi są wykorzystywane głównie przez administrację publiczną, przez instytucje publiczne. Czy pana zdaniem, czy jest możliwość zainteresowania tymi właśnie danymi inne podmioty, na przykład właśnie małe i średnie przedsiębiorstwa? W jakim obszarze możemy wykorzystywać jeszcze te dane satelitarne? No, muszę niestety zgodzić się z tym, że dane satelitarne są właśnie głównie wykorzystywane przez administrację publiczną, czy to w urzędach marszałkowskich, czy dyrekcjach parków narodowych. Moim zdaniem wynika to cały czas niedostatecznej promocji rozwiązań opartych na szeroko rozumianych danych obserwacji w ziemi. W tym obszarze nie sprawdzi się samo zainteresowanie firm danymi satelitarnymi, ale właśnie potrzebne jest pokazanie już konkretnych korzyści i dedykowanych możliwości zastosowania tych danych satelitarnych w firmie, tak aby ta firma mogła z tych danych wyciągnąć korzyści finansowe, powiedzmy sobie szczerze. A odpowiadając na drugie pytanie, dane satelitarne mogą być wykorzystywane w bardzo wielu obszarach. Mogę wymienić kilka z nich, na przykład rolnictwo. I w rolnictwie mamy bardzo szeroki spektrum wykorzystania tych danych. Od monitorowania wzrostu upraw, przez wykrywanie susz, przez jakieś informacje na temat nawadniania, nawożenia. To jest ten dział rolnictwa. Mamy zarządzanie sytuacjami kryzysowymi. W przypadku takich katastrof jak powodzie, pożary, trzęsienia ziemi, możemy tutaj też wspomagać służby ratunkowe dzięki nadsyłanym danym satelitarnym. Mamy cały sektor górnictwa, z nim związane usuwiska, monitorowanie prędkości opadania tych gruntów. Mamy planowanie przestrzenne, zmiany klimatu, czy cała taka strefa związana z morzami i oceanami. Co chciałbym jeszcze podkreślić, to należy pamiętać też o ograniczeniach tych danych satelitarnych, ponieważ w wielu przypadkach nie dają właśnie one takiej stuprocentowej pewności i ten procent takiego błędu, który może się pojawiać, może działać na tym, że właśnie te firmy mogą się troszkę zniechęcać do inwestowania w te technologie, dlatego powinniśmy szczerze o tym mówić, jakie są ograniczenia, jakie są korzyści i próbować je tak wdrażać, aby skutkowało to korzyściami dla przyszłych biznesów. Rozumiem. Bardzo dziękujemy, panie Radosławie. Faktycznie to spektrum działań opartych o dane satelitarne jest bardzo szerokie. Warto śledzić rozwój dalszych technologii, aby faktycznie planować przyszłościowe produkty. Także myślę, że to państwa projekt jest bardzo, bardzo również inspirujący dla naszych słuchaczy. Wierzymy w to, że te nowe technologie, nowe produkty właśnie są w stanie przebić się w przyszłości. Na danych tego typu właśnie myślę, że będzie się opierać coraz więcej produktów i też dzięki temu będzie możliwość rozwoju dla przedsiębiorstw. Także bardzo dziękujemy za te informacje, za wyczerpujące odpowiedzi na zadane pytania. Żegnamy się na chwilę i za chwilkę również mam nadzieję, że padną pytania kierowane również do tego projektu. Dziękuję, panie Radosławie. Dziękuję. I do zobaczenia. Proszę państwa, teraz już czas jakby na prezentację ostatniego projektu. Tutaj moje serce troszkę mocniej bije, gdyż jest to właśnie program współpracy transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina. Projekt, który reprezentuje obszar dostępność. Jak państwo wiecie, dostępność oznacza zagwarantowanie wszystkim, wszystkim dostępu do efektów projektu, bez względu na ograniczenia danej osoby, czy bez względu na region, z którego ewentualnie mają pochodzić przyszli beneficjenci końcowi. Dostępność to jest również rozumiana oczywiście w wielu aspektach. Dostępność w obszarze transportowym, architektonicznym, cyfrowym, informacyjno-promocyjnym czy też szkoleniowym. Wszystkie projekty, na które są wydawane środki unijne, muszą być dostępne. Przedstawiamy właśnie państwu projekt o nazwie Rozwój współpracy transgranicznej w zakresie pomocy osobom z autyzmem na pograniczu polsko-białoruskim.
finansowany z programu współpracy transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina. I zapraszam Państwa do obejrzenia materiału wideo o tym projekcie. Stowarzyszenie Wspólny Świat realizuje w ramach programu współpracy transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 zadanie Rozwój współpracy transgranicznej w zakresie pomocy osobom z autyzmem na pograniczu polsko-białoruskim. Projekt jest wdrażany w ścisłej współpracy z Departamentem Edukacji Administracji Okręgu Lenińskiego Miasta Brześć na Białorusi. Partnerem stowarzyszenia jest Szkoła Specjalna w Brześciu. Cel zadania to zwiększenie bezpieczeństwa osób z autyzmem i ich rodzin w obwodzie brzeskim i subregionie bialskim poprzez zwiększenie dostępu do infrastruktury i usług socjalnych oraz opieki zdrowotnej zarówno po stronie polskiej, jak i białoruskiej. W ramach programu Polska-Białoruś-Ukraina zrealizowaliśmy szereg działań miękkich. Były to m.in. kursy, które były prowadzone przez polskich specjalistów, dla specjalistów z Białorusi, dla osób, które zajmują się na co dzień pomocą osobom z niepełnosprawnością, a tematyką kursów był autyzm, metody pracy z osobami z autyzmem, a także prowadzenie diagnozy osób z autyzmem. W ramach projektu udało nam się osiągnąć nasze cele, czyli strona polska, Stowarzyszenie Wspólny Świat Białej Podlaskiej wybudowało kolejny etap Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem, kolejne dwa budynki, rozbudowaliśmy naszą infrastrukturę. Jeden budynek, w którym mieści się szkoła przysposabiająca do pracy, środowiskowy dom dla osób z autyzmem i odrębny budynek, który w planach mają to być mieszkania treningowe dla osób z autyzmem, a docelowo dom pobytu stałego dla dorosłych osób. Poza tym, że specjaliści z Białorusi mogli wziąć udział w specjalistycznych szkoleniach, mogli także odbyć staże specjalistyczne w Stowarzyszeniu Wspólny Świat. Dzięki tym działaniom zwiększy się dostępność dzieci i młodzieży z autyzmem na Białorusi do specjalistycznej, profesjonalnej pomocy terapeutycznej, a w rezultacie zmniejszy się zagrożenie ich wykluczenia społecznego. Bardzo nas cieszy realizacja tego projektu, dlatego że to, co było dla nas najbardziej priorytetowe, udało nam się poszerzyć dostępność dla grupy, która do tej pory była bardzo wykluczona, czyli właśnie dla grupy osób z autyzmem, dorosłych osób z autyzmem, która w naszym systemie boryka się z takim problemem dostępności do infrastruktury zabezpieczającej im terapię, edukację, a także to, co jest największą bolączką po stronie polskiej, dostępność do domów pobytu stałego. To, co chciałabym jeszcze tu powiedzieć i podkreślić, to projekt, który wspólnie realizowaliśmy z partnerem, uzmysłowił nam, jak wiele jeszcze mamy do zrobienia, jak dużo rzeczy chcielibyśmy jeszcze wspólnie osiągnąć. Oczywiście obie strony pragną nadal współpracować, szkolić swoje kadry, wymieniać się doświadczeniem i myślimy również o kolejnych twardych działaniach, być może o poszerzaniu infrastruktury. Innymi działaniami, które realizowaliśmy w ramach projektu, było zorganizowanie konferencji międzynarodowych po obu stronach granicy, gdzie naukowcy i praktycy, tak z Białorusi, jak i z Polski, mogli podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem. W ramach realizowanego przez nas projektu młodzież i dzieci tak ze strony białoruskiej, jak i ze strony polskiej mogły podzielić się, ujawnić, zaprezentować swoje talenty artystyczne, takie jak muzyczne, plastyczne czy teatralne. Bardzo dziękujemy za ten film. Film o konieczności zapewnienia ciągłości opieki terapeutycznej, specjalistycznej pomocy terapeutycznej i o konieczności minimalizacji zagrożenia wykluczeniu społecznemu. Już łączymy się z naszym bohaterem tego projektu, pani Anna Chwałek ze Stowarzyszenia Pomocy Młodzieży i Dzieciom Autystycznym. Dzień dobry pani Anno. Pełna nazwa Stowarzyszenia Pomocy i również Młodzieży i Dzieciom o Pokrewnych Zaburzeniach o nazwie Wspólny Świat. Cieszę się pani Anno, że możemy być dzisiaj tutaj razem, że znów się spotykamy w tym wirtualnym studio. Jesteśmy pełni uznania dla państwa działań za
to podjęcie działań kompleksowych z wizją na rzecz właśnie osób ze spektrum autyzmu, które prowadzicie Państwo wspólnie z partnerami z Białorusi. I już pada właśnie pierwsze pytanie w związku z tym projektem. Proszę nam powiedzieć, właśnie dlaczego zajęliście się Państwo tematem wsparcia osób z autyzmem? Co Państwa skłoniło, zainspirowało do tego, że ten problem stał się numerem jeden? Tutaj odpowiadając na to pytanie, muszę się przyznać, że tak naprawdę motywacja była mocno osobista. Jestem mamą dorosłego już dzisiaj chłopca, 21-letniego z autyzmem. Pomocą osobom z autyzmem zajęłam się 14 lat temu, zakładając to stowarzyszenie. Wtedy mój syn miał 8 lat i rozpoczęliśmy od założenia przedszkola. Wtedy również bardzo innowacyjnego działania, bo było to jedno z pierwszych przedszkoli w Polsce dla dzieci z autyzmem. Czyli no, od początku nie baliśmy się wyzwań. Ponieważ nasze dzieci rosną, była konieczność otworzenia szkoły podstawowej, później powstało gimnazjum, szkoła przysposabiająca do pracy. Nasze dzieci dorastają, stają się młodzieżą, więc przed nami pojawiają się nowe wyzwania. Więc to, co było moją osobistą motywacją, chęć pomocy memu dziecku, okazało się wielkim wyzwaniem i niesieniem pomocy dużej grupie ludzi, bo tutaj nie chodzi tylko o dzieci, ale tak naprawdę i o rodziny, które dostają wsparcie, nauczycieli, którzy uczą dzieci z autyzmem, bo tą grupę również szkolimy. Na dzień dzisiejszy stowarzyszenie obejmuje opieką 300 osób, dzieci i młodzież. I ciągle rozszerzamy nasze możliwości wspierania. A jeśli chodzi o kontakt z Białorusią, to był taki troszeczkę przypadek. Po prostu jedna z mam, która boryka się z wychowywaniem dziecka z autyzmem, z nami się skontaktowała i żeśmy sobie uświadomili, że jakby ten autyzm, wiedząc o tym, że on jest wszędzie, w każdym kraju, ale jest też bardzo blisko nas. I wtedy żeśmy po raz pierwszy pomogli komuś z zagranicy, tutaj z Białorusi. A ponieważ nasze stowarzyszenie współpracuje w zasadzie od wielu lat z Francją i te kontakty z Białorusią też jakieś były, i więc to był też taki początek, aby pomyśleć o projekcie transgranicznym i rozszerzyć tą pomoc skierowaną do rodzin wychowujących dzieci z autyzmem poza granice naszego kraju. Bardzo ciekawa historia. Oczywiście to jest niesamowite, że właśnie Państwo podjęliście jakby pewien temat jeszcze niezbyt dobrze rozpoznany. Myślę, że nie tylko w tym regionie, ale również w Polsce. Wiemy, że wokół nas są oczywiście dzieci, młodzież i dorośli, którzy niejako borykają się ze swoim spektrum. Musimy wszyscy rozumieć to postrzeganie przez nich świata, że jest inne. Państwa działalność, myślę, jest bardzo, bardzo, bardzo ważna. I to jest też niesamowite, że właśnie dzięki projektowi udało się włączyć do działań partnerów z Białorusi, spoza granicy Unii Europejskiej, gdzie również przecież tak samo jak w Polsce mamy społeczeństwo o różnym, prawda, różnym jakby przekroju i tam też ten problem jest ważny. Oczywiście, czyli ta nazwa Wspólny Świat niejako, prawda, jest tutaj rozszerzona w tym momencie, gdyż nie chodzi, właśnie chodzi i również o to, żeby wspólnie z takimi osobami funkcjonować, jak również Wspólny Świat w rozumieniu wspólny region transgraniczny, gdzie ta granica nie powinna stanowić jakby bariery, jeśli chodzi o korzystanie z możliwości dofinansowania tego rodzaju projektów. Jakby kontynuując naszą rozmowę, Pani Anno, chciałem jeszcze zapytać, czy w trakcie realizacji projektu, czy natrafiliście Państwo na jakieś problemy? Jeśli tak, to czy może Pani się podzielić z nami doświadczeniami, jak Państwo sobie poradziliście z tymi problemami, a może wyzwaniami? Ja bym to nazwała wyzwaniem, bo myślę, że pierwsze wyzwanie, które się pojawiło, gdy pomyśleliśmy o funduszach transgranicznych i o wspólnych działaniach z partnerem na Białorusi, to było wyzwanie, aby przekonać decydentów po stronie białoruskiej, tutaj Wydziału Edukacji, że to jest potrzebne działanie. Jednak podejście do autyzmu po stronie białoruskiej jest troszeczkę inne, inaczej wygląda diagnostyka, wsparcie, edukacja, inny jest model tej edukacji, a zupełnie inaczej to wygląda u nas. Więc nie ukrywam, że to przed projektem współpracowaliśmy z Białorusią już przez 8 lat i ostatnie 4 lata, zanim rozpoczęliśmy realizację wspólnego projektu, to był okres przedstawiania korzyści
jakie się pojawią ze współpracy z naszym stowarzyszeniem. Myślę, że to było jednak duże wyzwanie, aby zachęcić do tego i żeby... Znaczy ja od lat się z tym jakby borykam, że dopóki człowiek osobiście nie doświadczy trudności związanych z wychowywaniem dziecka z autyzmem, to ten temat jest mu obcy i daleki. Więc była trudność, nie ukrywam, że była, ale byliśmy widocznie mocno przekonywający i pokazaliśmy te korzyści dość duże, że udało nam się tych partnerów zachęcić do współpracy z nami. Na dzień dzisiejszy zresztą zgłasza się do nas dużo więcej placówek po stronie białoruskiej zainteresowanych ścisłą współpracą, szkoleniami. Także to są takie efekty, które dodatkowo pojawiły się w ramach realizacji tego projektu. Już w realizacji pojawiły się inne trudności, które myślę dotknęły wszystkich beneficjentów związane z COVID-em. Tutaj najbardziej nas jakby bolało to, że znaczy zależało nam na tym, aby szkolenia, które były zaplanowane w ramach realizacji projektu, nie odbywały się online, tylko w trybie stacjonarnym. Mamy takie doświadczenia, wiemy, że to jest zupełnie inna jakość szkolenia, kiedy nauczyciele mogą zadać konkretne pytanie prowadzącemu. Wiele rzeczy pokazujemy praktycznie, jak to się robi. Mamy ze sobą materiały, wykonujemy pewne testy, więc kompletnie nie wyobrażaliśmy sobie zrobienia szkoleń w formie online i to się wiązało z tym, że naprawdę już mieliśmy takie obawy, czy nam się uda w ogóle zrealizować te szkolenia, czy nie będziemy jednak zmuszeni do tej formy. Kilkakrotnie przekładaliśmy to szkolenie, jednak udało się, z czego jestem najbardziej zadowolona. Nawet udało nam się wygospodarować pewne oszczędności, które pozwoliły nam zaplanować jeszcze jedno szkolenie. I wiemy, że potrzeby w tym zakresie po stronie białoruskiej są ogromne. Szkoda nam również pewnych działań miękkich, które niestety musieliśmy odwołać. Są to wycieczki dzieci ze strony polskiej, ze strony białoruskiej, taka wymiana, integracja, no szkoda tych działań, ale no to już są czynniki od nas zupełnie niezależne. Mam nadzieję, że jeszcze przyjdą takie czasy, że uda nam się te działania zrealizować. To, co mnie też mocno cieszy w realizacji tego projektu, to to, że udało się też wypracować dodatkowe, zupełnie niezaplanowane działania, które już realizujemy, między innymi taki koncert, festiwal Słońce w każdym, który podpatrzyliśmy, będąc na jednej z wizyt u naszych partnerów w Brześciu. Festiwal, który pokazuje talenty osób niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży. I przenieśliśmy to na nasz grunt do Białej Podlaskiej. Odbyły się już 3 edycje takiego festiwalu. Myślę, że będą się odbywały kolejne. Coś, co udało nam się wypracować zupełnie nie planując. Kolejna taka rzecz, która się pojawiła, dodatkowe właśnie korzyści. Nagle pojawiły nam się w Białej Podlaskiej, w naszym stowarzyszeniu, początkowo pojedyncze osoby, rodzice, a w tej chwili już jest tych osób coraz więcej, rodzice z Białorusi, bo nie tylko z miasta Brześcia, ale również z Mińska i innych miast, które przyjeżdżają do naszego stowarzyszenia, szukając tutaj pomocy, wsparcia, zostają na turnusy stacjonarne. My oczywiście zachęcamy do tego, aby korzystali z infrastruktury i tego wsparcia, które powstaje w Brześciu, ale mamy świadomość tego, że tutaj jeszcze przed naszymi partnerami z Brześcia dużo szkoleń, praktycznych zajęć, aby tą ofertę realnie stworzyć. Ale chcemy nawet po zakończeniu tego projektu w tym zakresie dalej działać. Obie strony wykazują takie zainteresowanie, więc myślę, że jeszcze dużo działań przed nami. Bardzo dziękuję Pani Janno za to, że Pani podzieliła się z nami tymi cennymi doświadczeniami. To jest niesamowite, że polityka jakby europejska, projekty Interreg, programy trafiają po prostu na ludzki grunt, jakby ludzka twarz projektów Interreg, potrzeby oczywiste, potrzeby związane z funkcjonowaniem codziennym. Gratulujemy Państwu wytrwałości. Pani Anno, życzymy zdrowia, życzymy dalszych sił, siły serca, siły woli, gratulujemy siły przekonywania. Cieszymy się, że była Pani dzisiaj z nami. Serdecznie pozdrawiamy również Białą Podlaską i do zobaczenia. Dziękuję. Wciąż czekamy na Państwa pytania. W tym momencie możemy powiedzieć, że kończymy już blok poświęcony prezentacji przykładowych projektów Interreg. Widzę, że jest jedno ciekawe pytanie dotyczące działań w regionach nie tylko transgranicznych. Pytanie brzmi, na jakie działania jednostki samorządu terytorialnego z terenu Mazowsza
mowa o gminie wiejskiej, może skorzystać z programów. To pytanie, myślę, mogę skierować do Agnieszki. Dziękuję. Pozwolę sobie najpierw powiedzieć, że właśnie jesteśmy pod ogromnym wrażeniem tych wszystkich historii, które Państwo nam dzisiaj opowiedzieli. Widać bardzo wyraźnie, że przez te wszystkie historie przemawia Państwa zaangażowanie, pasja, że to jest, że to nie jest sztuczne, że to jest bardzo właśnie prawdziwe, że są w tych historiach i wiedza, i emocje. I są Państwo taką wizytówką naszych programów Interreg i myślę, że chyba najlepszym dowodem na to, żeby zachęcić innych, tych, którzy jeszcze w tych programach nie uczestniczyli, żeby spróbowali, że ten już, kto się wciągnie i zdobędzie to doświadczenie, to partnerstwo zbuduje, będzie po prostu w nim nadal trwał, rozwijał swoje nowe pomysły. I że no, te środki po prostu zostały bardzo sensownie, środki europejskie wydatkowane. Pozwolę sobie odpowiedzieć na pytanie, które przed chwilą przeczytał Andrzej, bo ono nie dotyczy bezpośrednio projektów, które dzisiaj były prezentowane i naszych gości. Pytają się Państwo, w skrócie mówiąc, co z tymi jednostkami, z tymi podmiotami, które znajdują się w centrum Polski, z takich województw jak chociażby województwo łódzkie, kujawsko-pomorskie czy częściowo Mazowsze, czyli tam, gdzie obszary tych naszych programów transgranicznych no nie docierają. Nie jesteście Państwo w centrum Polski, a nie w pasie przygranicznym, w związku z tym nie macie takiego bezpośredniego dostępu do tych programów o charakterze transgranicznym. Ale w naszej ofercie interregowej mamy też programy, które no dedykowane są i obejmują całą Polskę. Bez wyjątków, jeżeli chodzi o jakieś województwa czy podregiony. To są programy, o których też będziemy trochę szerzej mówić w drugiej części naszego spotkania, gdzie będziemy nastawieni na przyszłość. Są to takie programy, jak między innymi pokazany tu już dzisiaj program, czy przykład projektu z programu Region Morza Bałtyckiego. To jest program także Europa Środkowa, czy program obejmujący całą Unię Europejską, program Interreg Europa. I w ramach tych programów jest możliwość realizacji projektów w różnych tematykach. Też ta tematyka jest bardzo szeroka, przekrojowa, bo to są i tematy z zakresu ochrony środowiska, gospodarki o obiegu zamkniętym, z zakresu innowacyjności, cyfryzacji, wymiany doświadczeń pomiędzy instytucjami po to, żeby na przykład wymienić się danymi doświadczeniami czy też rozwiązaniami, które Państwo czy wspólnie wypracują, czy zaczerpną od kolegów z zagranicy, na przykład w zakresie co zrobić z hałdą pokopalnianą, co zrobić z obszarem zdegradowanym, który jest na terenie mojej gminy, mojego miasta. O tych przykładach programach współpracy tej szerszej, takiej jak my to nazywamy transnarodowej, będziemy o tym jeszcze mówić, ale na pewno oferta dla wszystkich z Państwa w Interregu jest w obecnej perspektywie, ale też i w przyszłej. Więc zachęcamy do słuchania nas i oglądania też po przerwie, którą zaraz Andrzej zapowie. Także dziękuję jeszcze raz serdecznie wszystkim beneficjentom, którzy sami przygotowali też te filmiki w takiej pigułce, pokazując, co udało im się osiągnąć w programach Interreg. Dziękuję bardzo naszym zaproszonym gościom za to, że zechcieli być dzisiaj z nami i podzielić się swoimi doświadczeniami. Dziękuję, Agnieszko. Zanim przejdziemy do kolejnej części naszego spotkania, którą poprzedzi jeszcze przerwa, proszę Państwa, quiz. Drugie pytanie. Aby udzielić odpowiedzi na to drugie pytanie, które dotyczyć będzie informacji przekazanych właśnie niedawno za pomocą naszych projektów, prosimy wpisać do przeglądarki wyświetlony właśnie adres
ahaslides.com/interreggo2. Następnie prosimy podać imię i nazwisko, zatwierdzić, zagłosować, zaznaczając odpowiedź albo A, albo B, albo C, a następnie prosimy o zamknięcie okna przeglądarki. Zobaczycie Państwo, tak jak poprzednio, trzy odpowiedzi i tak jak poprzednio, tylko jedna z nich jest prawidłowa. A pytanie brzmi, który z programów został wymieniony w filmie o projekcie Baltic Sat Apps? Który z programów został wymieniony w filmie o projekcie Baltic Sat Apps? Zachęcamy do przyłączenia się do naszej zabawy, a informacje o zwycięzcy poznamy na zakończenie naszego wydarzenia. Proszę Państwa, więc niniejszym zamykamy pierwszą część naszego spotkania. Mam nadzieję, że mogliście Państwo zapoznać się z inspirującymi, ciekawymi wystąpieniami. Zapraszam Państwa teraz na 15-minutową przerwę, a po niej będziemy omawiać przyszłość, przyszłe programy Interreg. W tej chwili otwieramy, oczywiście Państwa jeszcze raz, otwieramy możliwość zadawania pytań wszelkich dotyczących programów Interreg. Czekamy na Państwa pytania. Widzimy się, proszę Państwa, za 15 minut, czyli o godzinie, dokładnie można powiedzieć, 11:45. Do zobaczenia. Serdecznie witam Państwa po przerwie. W tej części będziemy mówić o programach Interreg w odniesieniu do przyszłości. Przeprowadziliśmy wśród różnych grup wiekowych sondę. Wśród uczniów, studentów, mieszkańców regionów przygranicznych. Sondę, która miała odpowiedzieć na pytanie, jakie mają mieszkańcy oczekiwania. Na co chcieliby przeznaczyć właśnie środki z programów Interreg w przyszłości. Jakie zmiany chcieliby wprowadzić w swoich regionach. Posłuchajmy, jakie mają oczekiwania. Poproszę o emisję materiału. Do tej pory wykorzystaliśmy na park sensoryczny i na odnowienie Izby Regionalnej w Czechowicach-Dziewicach. Natomiast jednostki kulturalne i turystyka cały czas potrzebują wsparcia finansowego, bo mamy tak piękne miejsca, które chcielibyśmy pokazać i które by nie zaginęły w następnych latach, nie zaprzepaściły się, żeby można je było dofinansować i z tych środków wszystko będzie właśnie przeznaczone na ten cel. Dzień dobry, nazywam się Maja i mam 13 lat. Jestem uczennicą szkoły podstawowej nr 3 w Olecu. Super byłoby zorganizować z naszymi rówieśnikami z Rosji rajd rowerowy. Wspólnie z naszymi sąsiadami stworzylibyśmy mapy najciekawszych miejsc do zobaczenia po obu stronach granicy. Nazywam się Eryk, mam 15 lat i jestem uczniem pierwszego liceum ogólnokształcącego w Sopocie. Z rówieśnikami z Rosji chciałbym zapoznać się poprzez projekt integracyjny, który połączyłby nas mimo dzielących barier, chociażby tej językowej. Chciałbym poznać ich stereotypy, czasami pozytywne, a czasami negatywne. Chciałbym poznać ich zwyczaje i problemy, z którymi na co dzień się zmagają. Mam nadzieję, że nasza współpraca dobrze by wyowocowała. Mam na imię Klara, mam 16 lat i pochodzę z Wielkiej Góry. I gdybym dzisiaj miała wykorzystać środki Interreg na projekty dla młodzieży, wykorzystałabym je na projekt związany z otwieraniem młodych ludzi, zwłaszcza z Polski, na mówienie po niemiecku. Sama wiem, chodzę do liceum i uczę się języka niemieckiego, jak bardzo ludzie z Polski są uprzedzeni do tego języka, mimo że przecież jest to język naszych sąsiadów i mimo że jest on bardzo przydatny i dlatego w sumie się go uczymy, ale młodzi ludzie bardzo nie chcą go używać. Dlatego ja osobiście pokazałabym tą bardziej, taką bardziej codzienną stronę języka niemieckiego, tego jak się dogadać z młodymi ludźmi z Niemiec i pokazać, że gramatyka nie jest niezbędna do tego, żeby dobrze się komunikować w języku niemieckim. Więc nazywam się Stanisław Dimiński. No i teraz tu
jeszcze biegam, chociaż już 87 lat mi się stuknęło, więc w parku Regana, tu mieszkam niedaleko na przymorzu. Bardzo dobre tereny są, tylko jeszcze, jeśli by były możliwości, żeby więcej ścieżek było asfaltowych, bo nieraz trudno jest na rolkach na przykład jeździć, bo jest żwir i kamyki leżą. Także poza tym jakieś przydałyby się ławeczki jakieś na trasie, gdzie mogłaby rodzina usiąść, zsiąść z rowerów, zjeść jakieś śniadanko, napić się wody z bidonu. No i także ta infrastruktura mogłaby być lepsza jeszcze tutaj w tym naszym parku Regana, gdzie naprawdę jest pięknie i tereny do uprawiania rekreacji fizycznej są bardzo dobre. Nazywam się Ula, mam 28 lat. Gdybym dostała fundusze z Interreg Polska Saksonia, zrobiłabym mobilny festiwal teatralny, plenerowy, który rozgrywałby się na granicy Polski i międzynarodowej. I zaprosiłabym różne zespoły z różnych krajów, które po prostu podróżowałyby ze swoimi spektaklami i razem w różnych miejscach byśmy grali te spektakle. Dziękujemy. Jak Państwo widzicie, ten potencjał energii jest ogromny. Niezależnie od grupy wiekowej, ta energia zasilać będzie kolejne projekty Interreg. A o konfiguracji programów Interreg w przyszłej perspektywie finansowej opowie Państwu ponownie pani Agnieszka Gintoft-Dziewałtowska, zastępca dyrektora Departamentu Współpracy Terytorialnej w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Agnieszko, zapraszam. Dziękuję, Andrzeju. No, muszę powiedzieć, że ta nasza sonda i osoby, które w niej występowały, to tak naprawdę nasi odbiorcy. To są te osoby, które czerpią, korzystają z tych projektów interregowych, z ich efektów, z ich produktów, ich rezultatów. To właśnie dla nich są te programy, to dla nich Państwo realizują swoje projekty. Przechodząc teraz do przyszłości, przygotowaliśmy krótką prezentację o tym, co możemy zaoferować w nowych programach, których ta nowa edycja de facto już się zaczyna powoli rozpoczynać. Mamy na slajdzie ten przedział czasowy 2021-2027 rok. I teraz parę słów o przyszłości, ale zanim o przyszłości, to jeszcze chcielibyśmy Państwu pokazać w liczbach, co tak naprawdę w obecnym, kończącym się okresie programowym udało się Państwu, naszym beneficjentom zrealizować. Jak skrzętnie policzyli moi koledzy, we wszystkich 12 programach współpracy terytorialnej, w których Polska uczestniczy, ponad 1800 polskich instytucji uczestniczyło w prawie 1200 projektach. Środki, jakie pozyskaliśmy, polscy beneficjenci pozyskali na ten cel, to prawie 590 milionów euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. I to nie są jeszcze kwoty ostateczne, bo programy jeszcze nie zostały zakończone, projekty nie zostały zakończone i nie zostały jeszcze rozliczone. Tak więc przy tej dość ograniczonej liczbie czy środkach w porównaniu na przykład do programów krajowych czy regionalnych mamy spore osiągnięcia. Powstało bardzo wiele międzynarodowych sieci współpracy. Teraz kilka słów o tym, co tak naprawdę w praktyce, w konkretnych produktach, konkretnych rozwiązaniach udało się Państwu osiągnąć. Dane tutaj podane, te wartości liczbowe uwzględniają także mikroprojekty, które były realizowane w ramach Funduszu Małych Projektów. Jak Państwo mogą zauważyć, tutaj tematyka jest bardzo szeroka.
Mamy na przykład z dziedzin edukacji ponad 13 tysięcy osób, które uczyły się języka sąsiada. Ponad 45 tysięcy osób z Polski i zagranicy ukończyło szkolenia, programy edukacyjne, które wspierały także transgraniczne zatrudnienie. Prawie 700 tysięcy osób uczestniczyło w międzynarodowych spotkaniach, z czego spora część także w ramach mikroprojektów. W zakresie bezpieczeństwa, czyli tej współpracy służb ratowniczych, celnych, policji i straży pożarnej, to jest ponad 850 wspólnych działań. W zakresie dostępności ponad 650 kilometrów zmodernizowanych czy też nowych dróg. W zakresie turystyki ponad 4700 kilometrów szlaków turystycznych. W zakresie zdrowia prawie 2000 sztuk sprzętu medycznego. Widać więc, że te programy to konkretne efekty, to konkretne sukcesy w różnych dziedzinach i przynoszące konkretną korzyść na obszarach i wewnątrz Unii, i na jej zewnętrznych granicach. Jakie projekty realizujemy? Tutaj kilka przykładów opatrzonych zdjęciami tych projektów, które są typowe dla programów Interreg. Mamy wśród nich zarówno projekty duże, takie strategiczne, które wspierają infrastrukturę na pograniczu. Są one szczególnie popularne w programach zewnętrznych z Rosją, Ukrainą i Białorusią. Na pierwszym zdjęciu widzimy przejście graniczne w Połowcach. Mamy tak zwane projekty regularne, czyli projekty, których beneficjenci startują, wnioskodawcy startują w naborach. I tu tematyka jest bardzo szeroka z zakresu turystyki, jak widzimy na zdjęciu numer 2, to jest projekt rowerowe Roztocze, ale także i badania, rozwój, jak chociażby na zdjęciu poniżej, gdzie mamy przedstawicielkę Politechniki Gdańskiej, która wraz z naukowcami z innych części regionu Morza Bałtyckiego zastanawiają się, jak usunąć farmaceutyki z Bałtyku. To jest akurat przykład projektu z programu Południowy Bałtyk. Mamy też małe projekty, tak zwane mikroprojekty o niewielkiej wartości finansowej. To są projekty, które integrują lokalne społeczności na granicy. Tu jest akurat przykład na trzecim zdjęciu projektu z programu Mecklenburgia, Brandenburgia, Polska, gdzie orkiestry młodzieżowe po stronie niemieckiej i polskiej wspólnie się spotykały, wspólnie grały, ćwiczyły, miały koncerty. Kilka słów teraz o nowej perspektywie, to co jest przed nami, co za chwilę się tak naprawdę rozpocznie. Uczestniczyliśmy w pracach legislacyjnych nad nowymi rozporządzeniami unijnymi, które obowiązują już od 1 lipca, a od około 2 lat trwają prace w ramach grup roboczych z udziałem kolegów, naszych partnerów z zagranicy, z regionów, euroregionów, partnerów z organizacji społecznych, gospodarczych, społeczeństwa obywatelskiego i te właśnie grupy, te międzynarodowe grupy przygotowują nowe programy. Gdzie będziemy realizować nasze programy, czyli kilka słów o tym, jaki jest obszar wsparcia poszczególnych programów i jakie środki zostaną na nie przeznaczone. Nie mamy jeszcze decyzji Komisji Europejskiej o tym, jakie dokładnie będą to obszary geograficznie, jak one będą wyglądały, ale spodziewamy się, że wielkiej rewolucji i zmian w odniesieniu do obecnej perspektywy nie będzie. Warto pamiętać, że w nowych programach Interreg instytucja de facto z każdego miejsca w Polsce będzie mogła starać się o środki danego programu, także transgranicznego,
Warunek jest jednak taki, aby efekty, korzyści z tej współpracy były właśnie dla konkretnego obszaru wsparcia, z programu, z którego projekt otrzymał dofinansowanie. I tak na przykład miasto Łódź może rozpocząć współpracę z Bratysławą pod warunkiem, że te wyniki, efekty projektu będą przynosiły korzyść właśnie dla tego obszaru wsparcia polsko-słowackiego. Przygotowaliśmy na to dzisiejsze spotkanie także broszurę, która zawiera wszystkie obszary wsparcia naszych 12 programów, w których Polska uczestniczy, gdzie są podane także adresy stron internetowych o naszych programach, gdzie są też dane kontaktowe do wspólnych sekretariatów, gdzie Państwo po prostu mogą uzyskać pełną informację o nowych programach, a przynajmniej jak na razie ich założeniach. Ta broszura jest w formie elektronicznej, jest dostępna na naszej stronie. Ci, którzy z Państwa oglądają nas przez stronę właśnie ewutegow.pl czy przez YouTube, tam mają Państwo linka czy dostęp właśnie do tej elektronicznej broszury. Zacznijmy może od granicy polsko-niemieckiej. Na całej granicy mamy 3 programy. Program Polska Saksonia jest tym najmniejszym programem obszarowo i kwotowo. Uczestniczą w nim podregiony z województwa dolnośląskiego i lubuskiego. Kwoty, które Państwo będą widzieli na poszczególnych mapkach, to są kwoty jeszcze też niepotwierdzone przez Komisję Europejską. Jest to po prostu suma wkładów ze strony polskiej i ze strony zagranicznej z tych środków, które każde z Państw otrzymało z Komisji Europejskiej i dzieliło pomiędzy programy ze swoim udziałem. Drugim programem, bardziej na północ od programu Polska Saksonia, jest program Brandenburgia Polska i program czasami nazywany północnym, patrząc właśnie na granicę polsko-niemiecką, to program, w którym uczestniczy oprócz Polski Mecklenburgia, Pomorze Przednie oraz Brandenburgia. Jest to kwotowo największy program i obszarowo też na tej części naszej granicy. Na północy mamy program Południowy Bałtyk z udziałem oprócz podregionów z Polski, także są to regiony z Mecklenburgii, z Danii, Szwecji i Litwy. Jest to program transgraniczny o charakterze lądowym, gdzie nie tylko Bałtyk jest w centrum zainteresowania. Pierwszy program, który na tych naszych mapach jest programem zewnętrznym, to jest program z obwodem kaliningradzkim. Teraz te programy już w nowej perspektywie będą pod wspólnym szyldem Interregu. Kwota, która została tutaj podana, jest oznaczona tym słówkiem około, bo nie wiemy, jaka część zostanie środków przeznaczona przez Komisję Europejską na ten program. Dlatego jest ta kwota, która jest podana, jest tą kwotą minimalną. Nie wiem też, jaki wkład będzie miała strona rosyjska, która analogicznie jak w obecnej perspektywie zapowiedziała dołożenie swoich środków także do tego programowego koszyka. Program na granicy wewnętrznej, czyli unijnej, program z Litwą, z partnerami z Litwy, najmniejszy kwotowo program wśród tych, w których Polska bierze udział. No i drugi z dwóch programów na granicy zewnętrznej, to jest program z udziałem Ukrainy i Białorusi. Program ten w większości został już przygotowany w roku ubiegłym, ale w związku z obecną sytuacją polityczną na Białorusi, z kryzysem na granicy, rozważane są różne scenariusze odnośnie kształtu tego programu. Ostateczne decyzje oczywiście zależą tutaj od rządu polskiego oraz Komisji Europejskiej, która ostatecznie zatwierdza wszystkie programy. Podana kwota też jest tą kwotą minimalną,
Nie wiem jeszcze, jakie środki zostaną przyznane ze strony komisyjnej i w jakim kształcie program będzie mógł być realizowany. Na południowej granicy mamy dwa programy. Jeden to program Polska-Słowacja. Drugi natomiast to jest program z Czechami, który jest największym kwotowo programem współpracy transgranicznej. No i tak naprawdę jest to najdłuższa granica Polski. No dłuższa niż granica z Niemcami, chociaż może tak na pierwszy rzut oka tego nie widać. I to jest nasz cały transgraniczny obważanek. I no rzeczywiście jakby ten środek Polski wydaje się na pierwszy rzut oka, że jest niezagospodarowany, ale to nieprawda, bo mamy właśnie programy o szerszym zasięgu. Tutaj jest mapka programu Region Morza Bałtyckiego. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie i tych, którzy już w programach transgranicznych próbowali swoich sił w Interregu, jak i tych, którzy jeszcze nie mieli do czynienia z naszymi programami. W programach transgranicznych z reguły jest zawsze większe zainteresowanie niż dostępne środki. Natomiast w programach transnarodowych te środki są większe. Widać, że pula jest większa niż na naszych granicach. No i tak naprawdę naszym zdaniem warto w takich programach spróbować swoich sił, bo przecież każdy z Państwa, z instytucji, czy to jednostki samorządu terytorialnego, czy z Instytutu Badawczego, czy z uczelni, czy z miasta, na co dzień przecież współpracuje, ma kontakty zagraniczne. Może właśnie warto pomyśleć, aby te kontakty, te spotkania, które Państwo mają z innymi podmiotami zagranicy, właśnie przerodziły się w jakiś pomysł na projekt o charakterze międzynarodowym, gdzie mogą Państwo przecież nie tylko wypracować jakieś wspólne rozwiązania, ale także je przetestować chociażby w pilotażach, zobaczyć, czy to, co Państwo razem wymyślili, spisali, ma sens i praktyczne zastosowanie. Więc proszę się tych programów nie bać. Tutaj, jeżeli chodzi o różnice pomiędzy tymi programami a programami takimi transgranicznymi, wielkich różnic nie ma. Jest potrzeba szerszego nieco partnerstwa. Ale te programy czekają na Państwa. De facto program kolejny, który jest tutaj na mapie Interreg Europa, już w listopadzie otwiera swój pierwszy nabór. Program co prawda nie został zatwierdzony przez Komisję Europejską, ale tutaj partnerzy programowi uznali, że rozpoczną już nabór projektów, oczywiście z tym zastrzeżeniem, że najpierw musi być zgoda Komisji, ale nabór już w listopadzie będzie otwarty. Mamy też program, który obejmuje całą Unię Europejską. To jest program Interreg Europa, który wspiera unowocześnianie i realizację strategii rozwoju regionalnego, więc on głównie skierowany do jednostek samorządu terytorialnego. O tych wszystkich programach i mapkach, które tutaj pokazałam, można w naszej broszurze, tej elektronicznej broszurze przeczytać. A w sprawie programów i Region Morza Bałtyckiego, Interreg Europa i Europa Środkowa można bezpośrednio się też dowiedzieć od naszych koleżanek z departamentu, które na co dzień zajmują się tymi programami i są punktem kontaktowym dla polskich beneficjentów. Wszelkie dane, także kontaktowe do naszych koleżanek można znaleźć w broszurze i na naszych stronach, więc serdecznie zachęcamy. Na kolejny slajd mój poświęcony jest temu, co dofinansujemy w nowych programach Interreg, bo już w każdym programie grupy robocze wybrały tematyki, w które będą programy współfinansowały projekty. I jak Państwo widzą, ta tematyka pokrywa się z tym, co do tej pory w programach Interreg można było realizować.
Regulacje unijne obligują nas do tego, aby każdy program Interreg podejmował sprawy środowiskowe oraz sprawy związane z kwestiami społecznymi. Dlatego na liście każdego z programów znalazły się właśnie te dwa zagadnienia. To, na co chcielibyśmy Państwu zwrócić uwagę, to jest taka kwestia. Widać z takiej narracji ze strony Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej, że pewne tematy są no, szczególnie brane pod uwagę i wzięte na agendę tej dyskusji i na poziomie unijnym, ale także na poziomie każdego państwa, które przygotowuje programy z dofinansowaniem ze środków unijnych. No i naszym zdaniem też w naszych programach interregowych kilka właśnie tych zagadnień, o których zaraz Państwu powiem, powinno być uwypuklonych i to też będzie wpływało pewnie na system wdrażania, czyli na te zasady chociażby udziału w konkursie i tego, czego od wnioskodawców będziemy oczekiwać. Jeszcze może powiem zdanie o systemie wdrażania, żeby może uprzedzić tutaj Państwa pytania. My nie mamy jeszcze konkretnych rozwiązań wdrożeniowych, które moglibyśmy pokazać Państwu, zaprezentować konkretne informacje, jaki wydatek jest kwalifikowany, jaki beneficjent, jak będziemy rozliczać te wydatki. Nad tym jeszcze cały czas pracujemy i najpierw musimy mieć to uzgodnione z partnerami zagranicznymi. Więc takie kwestie wdrożeniowe to jeszcze sobie zostawmy na kolejne spotkanie. Ale to, co no, naszym zdaniem będzie z takich tematów przewodnich przebijało się w tych naszych nowych programach i projektach, to jest przede wszystkim no, hasło Zielony Ład, tak? Czyli hasło unijne Green Deal. A co to według nas oznacza? Chcielibyśmy, aby nowe projekty, nie tylko te z tej szufladki środowiskowej, ale de facto wszystkie w większym niż dotychczas stopniu były przyjazne środowisku, aby stawiały na rozwiązania ekologiczne, na obieg zamknięty, na efektywność energetyczną, wspierały na przykład zrównoważony rozwój turystyki. Więc jest to hasło i temat przekrojowy, który każdy z projektów powinien podejmować, nie tylko te, które będą w tym szufladce, w priorytecie ologowanym hasłem środowisko. Drugi temat, który naszym zdaniem też powinien się przewijać przez nasze przyszłe projekty, to jest hasło innowacyjność, cyfryzacja. Więc chcielibyśmy, aby te nowe projekty korzystały w większym stopniu z nowych technologii, z cyfrowych rozwiązań, do czego już nas trochę i zmusił i ukierunkował COVID, sytuacja związana z pandemią, szczególnie mocno odcisnęła się na programach współpracy transgranicznej i na tych bezpośrednich kontaktach ludzkich. Trzecie zagadnienie to włączenie społeczne. Też temat bardzo podkreślany z poziomu unijnego. Co to dla nas w praktyce oznacza? Chcielibyśmy, aby projekty czy realizacja projektów odbywała się z większym udziałem osób, mieszkańców, odbiorców tych projektów i programów, aby te efekty były bardziej w większym stopniu odczuwalne przez ludzi, aby te mieszkańców, turystów, naszych adresatów czy odbiorców działań w większym stopniu angażować i umożliwiać im udział w procesie przygotowania wniosków projektowych, aby po prostu miały one taką legitymację społeczną. Będzie to szczególnie dla nas istotne w projektach o charakterze czy wspierającym kulturę i turystykę, a to są obszary, na które w naszych programach najwięcej środków będzie przeznaczonych. No i ostatnia już sprawa, takie trochę może enigmatyczne hasła jak komplementarność i kapitalizacja, ale co to w praktyce oznacza? Kapitalizacja.
To tak jak już mieliśmy przykład tego jednego z projektów z programu Południowy Bałtyk, to jest tak naprawdę, w skrócie mówiąc, nie wymyślanie koła od początku. Tak? Jeżeli mamy już, to już jest przez czwarta edycja programów Interreg, gdzie jest już ogromny zasób, katalog produktów, rezultatów, rozwiązań, pomysłów, które dzięki Państwu zostały wypracowane, no to warto właśnie zajrzeć do tego katalogu, skupić się na tym, co już zostało osiągnięte i iść dalej, nadbudowywać na tym, co już istnieje. Czyli bazujmy na tym, na naszych doświadczeniach, na doświadczeniach z innych programów, z innych kawałków granic i budujmy na tym coś nowego. Komplementarność natomiast to jest... Państwo na pewno realizują programy z wielu źródeł unijnych. W różnych programach Państwo pewnie mają swoje pomysły projektowe, także na przyszłość. I warto naszym zdaniem te pomysły i te projekty ze sobą połączyć. Czyli żebyśmy nie mieli tylko do czynienia z punktowymi działaniami, ale także żeby one ze sobą współgrały, bo wtedy te środki można wydać po prostu w sposób efektywny. I tak jak już Andrzej tutaj wspominał, ten przykład tej ścieżki rowerowej, jeżeli ona jest na pograniczu wybudowana, to postaramy się ją z innych źródeł sfinansować i pociągnąć w głąb bardziej kraju, połączyć z jakąś atrakcją turystyczną w danym obszarze, żeby jakby były takie właśnie komplementarne, czyli spójne projekty, a de facto efekty tych projektów. To, co przygotowujemy dla naszych odbiorców, dla mieszkańców, dla instytucji w Polsce. No i ostatni już mój slajd. Kiedy składamy programy do Komisji Europejskiej, bo to jest może pytanie łatwiejsze niż pytanie, kiedy zorganizujemy pierwsze nabory. Zgodnie z rozporządzeniami to te projekty interregowe powinny być złożone z początkiem kwietnia następnego roku. Trochę więcej czasu jest dla programów na granicy zewnętrznej, bo tu jeszcze czekamy na dokument ze strony Komisji Europejskiej. No a jeżeli chodzi o pytanie o konkursy, o pierwsze nabory, no to chcielibyśmy je oczywiście ogłosić jak najszybciej. Mamy nadzieję, że w części przynajmniej programów, którymi zarządzamy, takie nabory otworzymy przed wakacjami następnego roku. Tutaj mają Państwo ten harmonogram, który w każdym programie został ustalony co do właśnie daty przekazania programów do Komisji Europejskiej, do zatwierdzenia przez Komisję Europejską. To na tyle chyba z mojej strony. Przepraszam może zbyt długo. Jeżeli są jakieś pytania, to zachęcam Państwa do zadawania pytań. Mamy też kolegów, koleżanki, którzy bezpośrednio zajmują się programami, więc postaramy się na nie wszystkie odpowiedzieć. Dziękuję za uwagę. Bardzo dziękujemy, Agnieszko. Ja również Państwa zachęcam do tego, żeby skorzystać z tej niesamowitej okazji. Mamy właśnie w naszym studio osoby, które pracują bezpośrednio nad przygotowaniem nowych programów i czekamy na Państwa kolejne pytania. Widzę, że pytania wpływają. Czekamy na kolejne. Przed nami, proszę Państwa, od razu ostatnia część quizu. Agnieszka zaprezentowała nam ciekawe informacje o tym, co nas czeka, jeśli chodzi o dostępność programów Interreg w przyszłej perspektywie. I teraz przystępujemy do decydującej rozgrywki. Ostatnie pytanie naszego quizu. Aby wziąć udział w tym quizie, aby udzielić odpowiedzi na trzecie pytanie, ponownie należy w nowym oknie przeglądarki wpisać adres www.ahaslides.com/interrego3. Ten adres macie Państwo wyświetlony na ekranie. Prosimy o podanie swojego imienia i nazwiska. Prosimy o zatwierdzenie i zagłosowanie na odpowiedź albo A, albo B, albo C i zamknięcie okna przeglądarki. A pytanie brzmi: w ilu programach Interreg będzie uczestniczyła Polska w latach 2021-2027
o których była mowa w prezentacji. W ilu programach Interreg będzie uczestniczyła Polska w latach 2021-2027, o których mówiliśmy przed chwilą w prezentacji? Czekamy na Państwa odpowiedzi i wkrótce podsumujemy cały quiz. Wyłonimy zwycięzców. Proszę Państwa, w tej chwili będziemy odpowiadać na Państwa pytania. Dziękujemy za oczywiście udział w naszej zabawie. Do wyników za chwilę jeszcze wrócimy. Teraz pytania. Pierwsze pytanie, które będę kierował do pani Moniki Strojeckiej Gheorghian, dotyczy właśnie współpracy transnarodowej czy też międzyregionalnej. Pytanie brzmi, w pierwszych naborach w programach Interreg Europa Środkowa i Interreg Region Morza Bałtyckiego będzie można aplikować w ramach wszystkich priorytetów. Czy będzie w związku z tym limit wniosków, jakie będzie mógł złożyć jeden podmiot, na przykład jeden w ramach jednego priorytetu? Bardzo dziękuję za to pytanie. Małe sprostowanie, bo w programie Interreg Region Morza Bałtyckiego dla projektów tak zwanych głównych dostępne są trzy pierwsze priorytety, czyli innowacyjne społeczeństwa, społeczeństwa rozważnie korzystające z wody oraz społeczeństwa neutralne do klimatu. Czwarty priorytet, on się troszeczkę rządzi swoimi prawami i między innymi wspiera platformy projektów. Ten nabór zostanie uruchomiony dopiero, kiedy program będzie realizowany w takiej formie dojrzałej, już będą gotowe wyniki projektu z pierwszego naboru. A druga część tego czwartego priorytetu dotyczy wdrażania strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego. Zatem jeżeli chodzi o program Interreg Region Morza Bałtyckiego, trzy pierwsze priorytety otwarte będą w pierwszym naborze dla projektu. Jeśli chodzi o Interreg Europa Środkowa, owszem, to jest prawda, wszystkie cztery priorytety będą otwarte już w pierwszym naborze. Nie planujemy nakładania limitów dla instytucji, jeśli chodzi o możliwość aplikowania w większej liczbie projektów. Chciałabym natomiast zwrócić uwagę na pewien fakt, instytucja instytucji jest nierówna. Mamy do czynienia z dużymi urzędami, takimi jak na przykład urzędy marszałkowskie albo duże miasta, które faktycznie dysponują zasobami ludzkimi, które są w stanie obsłużyć większą liczbę projektów. Mamy też mniejsze organizacje, takie jak fundacje, jak zrzeszenia, stowarzyszenia, gdzie trzeba za każdym razem sobie odpowiedzieć na pytanie, czy mamy wystarczające zasoby, zarówno finansowe, jak i osobowe, żeby wziąć udział w większej liczbie projektów. Na razie takich ograniczeń nie planujemy, natomiast zasady zarówno aplikowania, jak i wdrażania są teraz uzgadniane w grupach międzynarodowych i zostaną wszystkie opisane w podręcznikach programowych oraz w ogłoszeniu o naborze. Także zachęcam do jeszcze chwili cierpliwości, za parę tygodni to już wszystko zostanie opublikowane. Również my jako Krajowy Punkt Kontaktowy zapewnimy polskie tłumaczenia tych dokumentów. Dziękuję uprzejmie. Bardzo Pani dziękujemy, Pani Moniko, za odpowiedź wyczerpującą. Czekamy na Państwa kolejne pytania, a ja czytam następne. To będzie troszkę jak w teleturnieju 1 z 10, ja troszkę wezmę na siebie. Pytanie brzmi, czym jest Fundusz Małych Projektów? Czy to odrębny program, czy też występuje w ramach konkretnego programu Interreg? Fundusz Małych Projektów jest narzędziem, które może być wykorzystywane przez praktycznie każdy program Interreg. Natomiast czy autor pytania miał na myśli, a wiemy, że autor pytania pochodzi z Wrocławia, czy miał na myśli program Polska Saksonia, tego nie wiemy, ale chciałbym poprosić panią Dorotę Trapczyńską, która odpowiada właśnie między innymi za program Polska Saksonia, o odpowiedź, która może być krótka.
Czy w programie Polska Saksonia jest przewidywany właśnie przewidywany fundusz małych projektów? Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Tak, w programie Polska Saksonia mamy przewidziany ten instrument, więc małe projekty będą realizowane, ale ponieważ tutaj Pani pisała z Wrocławia, to ja może od razu powiem, że również w Dolnośląskim między innymi występuje program z Czechami, w którym także będzie realizowany Fundusz Małych Projektów, o ile mi wiadomo. Są to projekty o mniejszej wartości, to już w zależności od programu, o jakiej będą to projekty wartości, ale jest to taki specjalny instrument łatwiejszy od tak zwanych projektów dużych, gdzie beneficjenci o takiej mniejszej może sile instytucjonalnej będą mogli po prostu w sposób łatwiejszy, szybszy aplikować i otrzymywać środki w ramach na pewno tych dwóch programów, jeśli chodzi o region Dolnego Śląska, natomiast w innych programach Interreg także będzie ten instrument wykorzystywany, aczkolwiek nie we wszystkich. Dziękuję. Bardzo dziękuję Pani Doroto. Więc zachęcałem Państwa do tego, żeby również korzystać z tych nowych właśnie instrumentów. Jak wiemy, o czym mówiła Agnieszka, programy starają się upraszczać jakby zasady wdrażania. Fundusz Małych Projektów też jest pewnym instrumentem upraszczającym właśnie sposób pozyskania i wydatkowania środków z programów Interreg. Czekamy na Państwa pytania. Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Dzisiaj właśnie z okazji, można powiedzieć, tej inauguracji nowej edycji programów Interreg. Jesteśmy w bardzo doborowym towarzystwie. Staramy się Państwu dzisiaj udostępnić wszystkie dzisiaj dostępne informacje, ponieważ, tak jak mówiła Agnieszka, jeszcze nie wszystko jest oczywiste dla nas, ale dzisiaj rozmawiamy o tym, począwszy od sondy, jakie są potrzeby, jakie są oczekiwania mieszkańców nie tylko regionów przygranicznych, gdyż, tak jak powiedziała Agnieszka, Interreg to współpraca transgraniczna, jak również transnarodowa i międzyregionalna. W oczekiwaniu na Państwa kolejne pytania, myślę, że przyszedł czas na rozstrzygnięcie naszego quizu. W pytaniu numer jeden byliście Państwo pytani o sporty, które pojawiły się w tym materiale. Chodziło oczywiście o kajakarstwo i rowery, czyli pytanie z odpowiedzią prawidłową numer B. Pytanie numer dwa dotyczyło nazwy programu, który pojawił się w materiale o projekcie. Chodziło nam oczywiście o program Copernicus, czyli odpowiedź również B. I to, o czym opowiadała Agnieszka, w ilu programach będzie uczestniczyła Polska w kolejnej edycji Interreg. Ta liczba to oczywiście 12, czyli odpowiedź A. Poznajmy tych, którzy najszybciej udzielili tych odpowiedzi i mamy laureatów. Zwycięzca w pytaniu numer jeden to pani Kamila Bzowy. Jeśli chodzi o pytanie numer dwa, zwycięzcą jest pan Remigiusz Wróblewski, a najszybciej na pytanie numer trzy i poprawnie odpowiedział pan Artur Kowal. Serdecznie gratulujemy laureatom. Nagrodę już do Państwa będziemy już dzisiaj pakować. Skontaktujemy się w sprawie oczywiście przesyłki. I dziękujemy wszystkim Państwu za udział w naszej zabawie. Interreg to bogactwo działań, możliwości, jak również możliwość pracy z partnerem z zagranicy. To jest wszystko, co przyciąga uczestników tych projektów. Jeśli macie Państwo jeszcze jakieś pytania do naszych specjalistów, do naszych ekspertów, to jest właśnie ta chwila, to jest ten moment, kiedy możemy jeszcze na te pytania udzielić Państwu odpowiedzi. Jeśli nie dzisiaj, to oczywiście jesteśmy do Państwa dyspozycji. Wszystkie sekretariaty programów pracują na pełnych obrotach, żeby Państwu udostępnić nowe możliwości jak najszybciej.
Pozdrawiamy wszystkie sekretariaty oczywiście z tego miejsca, z Sekretariatu Programu Południowy Bałtyk, z Gdańska na przykład, program Polska Saksonia Wrocław, w Warszawie program Polska Białoruś Ukraina, w Olsztynie program Polska Rosja i oczywiście sekretariaty programów, które są zarządzane przez państwa sąsiadujące, Czechy Polska czy też Litwa Polska. Pozdrawiamy całe środowisko transgraniczne, środowisko transnarodowe i międzyregionalne. Proszę Państwa, w tym momencie na pewno jest taki zawsze moment, kiedy pora się pożegnać, więc dzisiejsze wydarzenie, możemy powiedzieć, dobiegło właśnie końca. Dziękuję wszystkim beneficjentom, wszystkim naszym prelegentom za to, że podzielili się z nami swoimi doświadczeniami. Dziękujemy za bardzo ciekawe wystąpienia, za materiały przekazane nam na okazję dzisiejszego wydarzenia. Dziękujemy tłumaczom języka migowego. Dziękuję całej obsłudze technicznej wydarzenia. Dziękuję Państwu za aktywność, za poświęcony czas. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia w przyszłości w naszej szerokiej rodzinie Interreg. Do zobaczenia.